Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Będziemy zaczynać obrady. Musiał odbyć się konwent jeszcze, także to chwilę potrwało. Bardzo serdecznie witam na 37. sesji Rady Miasta Gdańska. Witam wszystkich przybyłych radnych, panie i panów radnych. Witam panią skarbnik, panią sekretarz, pana prezydenta i panów prezydentów. Panią prezydent Aleksandrę Dulkiewicz witam bardzo serdecznie. Również, bo dzisiaj w tej roli pierwszy raz z nami Polak jest, także bardzo serdecznie witamy. Witamy wszystkich Państwa, którzy przybyli na sesję, media, ale również wszystkich, którzy są przed ekranami, bo transmitowane są obrady przez internet. Także bardzo serdecznie witam. Myślę, że sprawnie przeprowadzimy tę sesję i zaczynamy od informacji. Płynął wniosek komisji, bardzo proszę o ciszę. Płynął wniosek Komisji Samorządu i Ładu Publicznego Rady Miasta Gdańska o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Miasta Gdańska w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, druk 1045. Płynął wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulic Szafranowej i Świętego Brata Alberta w Gdańsku do kategorii dróg gminnych, 1046. Szanowni Państwo, proszę o ciszę i zajęcie miejsc. Wpłynął wniosek Komisji Zagospodarowania Przestrzennego o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Grupy Łuczniczej, Hokejowej, Saneczkarskiej, Podleckiego do kategorii dróg gminnych, 1047. Wpłynął wniosek Prezydenta Miasta o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie gminie Kolbudy. Szanowni Państwo, tu naprawdę bardzo proszę o zajęcie miejsc, bo to nie da się prowadzić w tym momencie sesji. Bardzo proszę o zajęcie miejsc. Wpłynął wniosek Prezydenta o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie gminie Kolbudy pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę obiektu szkolnego w Kowalach, 1048 dróg. I wniosek o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie gminie Kolbudy w latach 2017-2018 pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przebudowę potoku Kowalskiego, druk 1049. Szanowni Państwo, płynął również wniosek Prezydenta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego między Gminą Miasta Gdańska a Gminą Prus Gdański w sprawie określenia podziału obowiązków dotyczących realizacji przedsięwzięcia wykonania naprawy mostu przez rzekę Czarną, Łachę w ciągu ulicy Przybrzeżnej, jego finansowania, druk 1038. On był, Szanowni Państwo, w punkcie 4, podpunkt 31. Podpunkt 31 nie będzie dzisiaj procedowany, został zdjęty. Wpłynęły również autopoprawki do druku 1021, to jest w punkcie 4, podpunkt 14, druk 1014 w punkcie 4, podpunkt 25 i druk 1035 w punkt 4, podpunkt 26. I teraz przegłosujemy, Szanowni Państwo, żeby do porządku obrad mogły te wnioski wejść, które wpłynęły. Pierwszy wniosek to jest o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie powołania przedstawiciela Miasta Gdańska w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczpospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk, druk 1045. Jeżeli go przegłosujemy, Szanowni Państwo, on będzie w punkcie 33. Czyli druk 1045 głosujemy. Kto z Pań i Panów jest za wprowadzeniem tego druku do porządku obrad, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 29 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Także ten druk, jak już mówiłem, będzie 33 punkt. Następny druk to jest o włączenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Szafranowej i Świętego Brata Alberta do kategorii dróg gminnych. To jest 1046. Jeżeli przegłosujemy, 20A będzie to druk. 20A. Kto z Pań i Panów jest za włączeniem tego projektu druku do obrad, to proszę nacisnąć podniesienkę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 28 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Ten druk również szedł jako punkt 20A.
Również następny druk dotyczy 1047, dotyczy włączenia do porządku obrad projektu uchwały w sprawie zaliczenia ulicy Gruby Łuczniczej Hokejowej Zaryczkarskiej Podleckiego do kategorii dróg gminnych. 1047. Jeżeli przegłosujemy, będzie 20b. Kto z pań i panów jest za włączeniem tego druku do porządku, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Ten druk również szedł. Druk, który jest... Sekundę. Czy w 1047? Tysiąc czterdzieści osiem. Nie mam ich. Osiem tu. O Jezus Maria, to mi się już wyskoczyło i ten, dobra. Ja myślałem, że te ostatnie one wyszły, że nie mam ich. Jeszcze tam są już dobre, bo to jeszcze. Dziękuję bardzo, już jest. 1048 dotyczy wyrażenia zgody na udzielenie gminie Kolbudy w latach 2017-18 pomocy finansowej w formie dotacji celowej na budowę obiektu szkolnego w Kowalach. 1048. Jeżeli przegłosujemy, będzie 34 dróg. Kto z pań i panów jest za włączeniem tego druku do porządku, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Ja myślałem, że nie zdążyliśmy. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 29 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Również ten druk przed. I następny druk to jest druk włączenie druku 1049. To jest wyrażenia zgody na udzielenie gminie Kolbudy w latach 2017-2018 pomocy finansowej w formie dotacji celowej na przebudowę potoku Kowalskiego. Jeżeli przegłosujemy, będzie w punkcie 35. Kto z pań i panów jest za włączeniem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję uprzejmie. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Ten druk wszedł również do porządku obrad. I to jest cały porządek, który mamy przegłosowany. Ja, szanowni państwo, teraz w komunikatach. Przede wszystkim w komunikatach na początku, bo z nami jest Ania Wirska, której gratulujemy jako mamie. Urodziła się też. Także gratulacje. Zaskoczyła nas tak szybkim powrotem tu na salę, także tym bardziej gratulacje za formę i za zdrowie, które ma. I życzymy samych tylko sukcesów, żeby było mało kłopotów albo wcale ich nie było. Bardzo proszę pani Anna Wirska. Bardzo serdecznie dziękuję za wszystkie życzenia i wierzę, że się wszystkie spełnią i że synek będzie rósł zdrowo i pozwoli mi dalej pracować. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. I teraz tak, przekazane zostały do Rady Miasta następujące informacje, które znajdują się do wglądu w biurze w pokoju 120. Wpłynął stan bezpieczeństwa sanitarnego miasta za 2016 rok. Sprawozdanie złożone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku. Sprawozdanie z realizacji zadań za 2016 rok przez Gdański Ośrodek Pomocy Zdrowia. Wpłynęły również sprawozdania zarządów Jasienia, Żabianka, Wejhera, Jelitkowo, Tysiąclecia, Matarnia, Przeróbka. Przypominam również państwu o obowiązku składania oświadczeń majątkowych za 2016 rok. Oświadczenia należy składać w dwóch egzemplarzach wraz z kopią PIT-u do 30 kwietnia. Już przypominamy, żebyście państwo nie zapomnieli, już te oświadczenia dostarczali. Również informacja Rada Miasta, szanowni państwo, Młodzieżowa Rada Miasta chciałaby po sesji porozmawiać, będą przedstawiciele Rady Miasta Młodzieżowej, Rady Miasta Gdańska
i jeśli Państwo radni, by była grupa chętna do rozmowy z młodymi naszymi radnymi, to bardzo proszę, też proszę wziąć pod uwagę, że też wzięli wolne ze szkoły i dzisiaj są będą z nami na sesji. Także bardzo proszę, żeby radni, którzy są zainteresowani rozmową z Młodzieżową Radą, zostali po sesji na chwilę. To są wszystkie komunikaty, jeśli chodzi o Radę Miasta. Czy są komisji komunikaty? Bardzo proszę, jeśli są komisji Rady Miasta. Nie widzę. W takim razie już prezydenta komunikaty. Bardzo proszę, pan prezydent Adamowicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. 2 kwietnia, czyli w niedzielę, obchodzimy 20-lecie uchwalenia Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej. Konstytucji, która jest najwyższym prawem w Polsce, na którą składał ślubowanie obecny prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda oraz wszyscy posłowie. Również i my radni poprzez treść swego ślubowania również jesteśmy zobowiązani tę konstytucję przestrzegać. Nie spodziewam się, aby w Polsce organizowano specjalne akademie czy konferencje na ten temat, nad czym jako obywatel ubolewam. Nie słyszałem, by marszałek Sejmu, pan Kuchciński albo prezydent Rzeczpospolitej z tej okazji zrobił jakąś spotkanie, uroczystość. Widocznie 20-lecie Konstytucji nie jest ważnym wydarzeniem dla tych osób, nad czym głęboko ubolewam. Dlatego trochę wyręczając i pana marszałka, i pana prezydenta w Gdańsku, mieście wolności i solidarności, lojalnej części Rzeczpospolitej Polskiej, organizuję razem z marszałkiem województwa pomorskiego w niedzielę o 12:00, na czym serdecznie zapraszam pani i panów radnych, o 12:00 w samym sercu Gdańska na Długim Targu przed dworem Artusa wspólne zdjęcie z konstytucją pomorzanek i pomorzan, gdańszczanek i gdańszczan. Będą też okolicznościowe przemówienia. A w sobotę 1 kwietnia o 17:00 wstęp wolny, o 17:00 w Europejskim Centrum Solidarności 3 wybitnych prawników, profesorów konstytucjonalistów, a mianowicie profesor Zajadło, profesor Uziębło, którego już poznaliście Państwo na debacie samorządowej, i profesor Grajewski będą dyskutowali o obowiązującej konstytucji, o tym, czy konstytucja broni się i co będzie w przyszłości. Także zapraszam w niedzielę o 12:00. Później można spokojnie, płynnie przejść z konstytucji do wsparcia hospicjum księdza Dudkiewicza o 13:00. Będą zbierane środki finansowe na hospicjum księdza Dudkiewicza. Także serdecznie zapraszam, żeby zaplanować czas i w sobotę o 17:00 w Europejskim Centrum Solidarności. W Polsce, gdzie prawo i poszanowanie prawa i kultura prawna nie jest niestety najwyższa, na świadomych członka samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek ciągłego, codziennego rozpowszechniania wiedzy właśnie konstytucyjnej, samorządowej. Dlatego też organizowaliśmy w roku ubiegłym obchody Trybunału Konstytucyjnego. Też pragnę poinformować Wysoką Radę, że z tego tytułu będę miał zaszczyt być przesłuchiwany w prokuraturze okręgowej. Muszę powiedzieć, że jest to dla mnie głęboki, ogromny zaszczyt, że w III Rzeczpospolitej, walcząc o wolność i niepodległość kraju, będę teraz przesłuchiwany o to, że organizowałem legalne obchody organu konstytucyjnego, jaki jest Trybunał Konstytucyjny. Myślę sobie, że najwięksi komicy, najwięksi znawcy satyry by nie wpadli na taki pomysł, ale widocznie jesteśmy na takim zakręcie dziejów naszego kraju. Także poinformuję Państwa o przebiegu przesłuchania w sprawie organizacji obchodów Trybunału Konstytucyjnego w Gdańsku w ubiegłym roku. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
W ramach komunikatów poproszę teraz pana dyrektora Rolanda Budnika, dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy, o informację, podsumowanie 2016 roku. Bardzo proszę. Sekundę już, może. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Wysoka Rado. Jak co roku mam przyjemność przedstawić Państwu podsumowanie poprzedniego roku na rynku pracy. Proszę Państwa, stopa bezrobocia w województwie pomorskim wyniosła 8,3. W Polsce, przepraszam, w województwie pomorskim o 1% mniej, natomiast w Gdańsku 3,6. Na tle innych powiatów i miast naszego województwa Gdańsk wypada wręcz znakomicie. Niższą stopę bezrobocia ma tylko Sopot. W Gdańsku możemy się cieszyć jedną z najniższych stóp bezrobocia w Polsce. W ubiegłym roku liczba osób bezrobotnych, przepraszam, coś nam tutaj nic. W ubiegłym roku liczba osób bezrobotnych zmniejszyła się o ponad 1000 osób. Tym samym stopa bezrobocia z 4,1 zmniejszyła się do 3,6. Nie będę Państwu przedstawiał szczegółowo wszystkich danych, bo nie ma na to czasu, ale wybrałem najważniejsze, wydaje mi się, najistotniejsze kwestie. Ponad 10 tysięcy osób bezrobotnych w ubiegłym roku podjęło pracę. 4,5 tysiąca osób bezrobotnych objęliśmy różnymi formami aktywizacji, takimi jak dotacje na działalność gospodarczą, szkolenia, przekwalifikowania, staże, refundacje wynagrodzeń, refundacje wyposażenia stanowisk pracy dla pracodawców. Ponad 2800 osób, pracowników, a więc nie osób bezrobotnych, tylko pracowników, skorzystało z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, mogąc podwyższać swoje kwalifikacje na różnego rodzaju kursach, szkoleniach czy też studiach podyplomowych. W ubiegłym roku, proszę Państwa, Gdański Urząd Pracy zawarł umowy z ponad 2000 firm mającymi siedziby w Gdańsku. Tak, wybrane działania naszego urzędu to przede wszystkim rokroczne metropolitalne targi pracy Pomorza, które organizujemy wspólnie z Wojewódzkim Urzędem Pracy. Jest to największe tego typu wydarzenie w Polsce Północnej. Ponad 7 tysięcy osób odwiedzających w ubiegłym roku. W tym roku 2 marca padł rekord, bo odwiedziło nasze targi około 10 tysięcy odwiedzających. Gromadzimy ponad 160 wystawców z 3,5 tysiącami ofert pracy. Uruchomiliśmy w Olivia Business Center specjalny oddział, który ma obsługiwać nowych inwestorów, a także pracodawców korporacyjnych. Udało się zdobyć ponad 206 ofert pracy. W tym 23 miejsca subsydiowane. Udzieliliśmy wsparcia ponad 100 pracodawcom. Na pewno Państwo wiecie, że uruchomiliśmy również w ubiegłym roku Centrum Rozwoju Talentów, które od lipca do grudnia, bo w lipcu nastąpiło otwarcie, odwiedziło ponad 1600 osób, w tym uczniowie, mieszkańcy Gdańska, a także osoby bezrobotne. Z takich ważniejszych, ciekawszych rzeczy chciałbym wspomnieć o gdańskich robotach publicznych, które stanowią krajowy przykład tego typu działania, a mianowicie uruchomienie grup ekip remontowo-budowlanych, ekip sprzątających, które pracują na rzecz miasta właśnie w ramach robót publicznych wspólnie z Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych. Na ten cel przeznaczyliśmy 1 000 000 zł, dzięki temu 75 osób ma dzisiaj stałą pracę. Również pomagamy wychowankom pieczy zastępczej, ponieważ te
osoby, ta młodzież ma znacznie utrudnione wejście na rynek pracy, w dorosłe życie. W związku z tym każdy wychowanek pieczy zastępczej ma zagwarantowaną pomoc Urzędu Pracy w postaci stażu, szkolenia, przekwalifikowania, pomocy doradcy zawodowego, a także wsparcia finansowego tego pracodawcy, który zdecyduje się na zatrudnienie właśnie tych młodych ludzi. Z takich ważniejszych spraw chciałbym zwrócić Państwa uwagę na realizowane przez Urząd Pracy projekty europejskie i pozyskiwanie środków dla miasta, dla mieszkańców, dla pracodawców. W ubiegłym roku pozyskaliśmy w ramach programu operacyjnego Power, a więc skierowanego do ludzi młodych do 30 roku życia, ponad 6 600 000 złotych, dzięki czemu ponad 900 osób zostało objętych aktywizacją. Również pozyskujemy środki z Regionalnego Programu Operacyjnego Urzędu Marszałkowskiego i tam pozyskaliśmy ponad 7 milionów złotych dodatkowo, dzięki czemu ponad 1000 osób bezrobotnych mogło zostać objętych aktywizacją. Wybrane tylko instrumenty rynku pracy, na które warto zwrócić uwagę, to to, że udzieliliśmy ponad 600 dotacji osobom bezrobotnym na podjęcie działalności gospodarczej. Są to konkretne pieniądze i konkretne firmy, które dzięki temu powstały w Gdańsku. To również prawie 1500 młodych ludzi, którzy zostali skierowani do pracodawców na staż. To są również szkolenia. Ponad 1000 osób bezrobotnych skorzystało z programów szkoleniowych, po których znalazło pracę. Mamy również refundację wynagrodzeń. Ponad 600 osób bezrobotnych podjęło zatrudnienie dzięki temu, że refundowaliśmy pracodawcom koszty ich wynagrodzeń. No i proszę Państwa, prawie w 100 przypadkach, konkretnie 119, zawarliśmy umowy z pracodawcami na zrefundowanie im kosztów wyposażenia nowych stanowisk pracy. W sumie w ubiegłym roku na aktywizację zawodową pozyskaliśmy i przeznaczyliśmy 31 milionów złotych, obejmując aktywizacją ponad 7,5 tysiąca osób. Proszę Państwa, niż demograficzne i emigracja naszych rodaków za granicę powoduje, że mamy w Gdańsku niedobór kandydatów do pracy i ciągłe zapotrzebowanie pracodawców na pracowników, w tym również na cudzoziemców. Dostrzegając ten problem, jako pierwsi w kraju utworzyliśmy w Gdańskim Urzędzie Pracy referat do spraw zatrudnienia cudzoziemców, w którym znalazły pracę osoby z obywatelstwem ukraińskim i rosyjskim. Chciałbym powiedzieć, że liczba osób, cudzoziemców, które przyjeżdżają do Gdańska w ciągu ostatnich 3 lat bardzo wzrosła. Dla przykładu rok 2015 11 tysięcy osób, a już w ubiegłym roku 30 tysięcy. W ciągu niespełna 3 miesięcy tego roku mamy już zgłoszenia na 12 tysięcy osób. Nasza działalność to nie tylko aktywizacja zawodowa, ale również zmaganie się z różnymi problemami. Często naszymi klientami są osoby, które nie mogą sobie poradzić z otaczającą je rzeczywistością. Są to osoby w stanach depresyjnych, mające bardzo poważne problemy psychologiczne. Stąd też jako pierwszy Urząd Pracy w Polsce uruchomiliśmy specjalną poradnię konsultacyjną, psychologiczną, gdzie wynajęty z zewnątrz psychoterapeuta pełni dyżur w każdą środę i tam są udzielane tym osobom odpowiednie porady, wskazówki i te osoby są kierowane na dalsze specjalistyczne leczenie. Do tej pory, znaczy w ubiegłym roku, uruchomiliśmy to w październiku, w ciągu 3 miesięcy skorzystało z tego już 30 osób. Przepraszam. Proszę Państwa,
7,5 tysiąca osób objętych różnymi formami aktywizacji, z tego 4,5 tysiąca osób bezrobotnych. Warto zapytać o efektywność. Jeśli chodzi o efektywność naszych działań, jest ona ponadprzeciętna. 85% efektywności to jest efektywność bardzo wysoka, przy średniej krajowej 75% i efektywność kosztowa 9700 przy krajowej prawie 13000. A więc obejmujemy bardzo dużą liczbę mieszkańców różnymi formami aktywizacji za najniższą kwotę, jaka jest możliwa w Polsce. Proszę Państwa, Gdański Urząd Pracy należy do najefektywniejszych urzędów pracy w Polsce. Jesteśmy najefektywniejszym urzędem w województwie pomorskim i najefektywniejszym urzędem wśród miast Unii Metropolii Polskich. W ubiegłym roku, a właściwie w tym roku, w styczniu, otrzymaliśmy z rąk pani minister Rafalskiej specjalne wyróżnienie dla najskuteczniejszego urzędu pracy w województwie pomorskim, przy czym zajęliśmy 4. miejsce w kraju na 365 urzędów, co wydaje mi się wynikiem znakomitym. Bardzo ważną kwestią jest dla nas zadowolenie klientów. To zadowolenie jest badane i mierzone każdego kwartału i każdego roku. Z satysfakcją mogę powiedzieć, że działania podejmowane przez nasz urząd cieszą się zadowoleniem klientów. Obsługa jest miła, uprzejma, kulturalna. Staramy się być zaangażowani w każdą indywidualną sprawę. To, co mnie bardzo cieszy, to jest, proszę Państwa, również, to jest systematyczny wzrost liczby osób pracujących w Gdańsku. Naszą dewizą jest nie tyle zmniejszanie bezrobocia, ile zwiększanie zatrudnienia w mieście, bo to jest dopiero czynnikiem decydującym o ogólnym dobrostanie, o zadowoleniu mieszkańców. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękujemy bardzo i gratulujemy Panie Dyrektorze. Na Pana ręce dziękuję. Dziękuję bardzo i teraz w następnym komunikacie poproszę Pana Dyrektora Tomasza Lechowicza o dwie informacje dotyczące realizacji uchwały z 2011 roku w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami w mieście oraz nieruchomościami gminy obciążonych hipotekami w 2016 roku. Oraz druga będzie informacja, od razu zapowiem, to jest informacja o zgłoszonych żądaniach właścicieli lub użytkowników wieczystych w trybie artykułu 36 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym za 2016 rok. Bardzo proszę, pan dyrektor Lechowicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w związku z obowiązkiem nałożonym na prezydenta miasta Gdańska uchwałą z 2011 roku w sprawie zagospodarowania nieruchomościami miasta Gdańska oraz uchwały dotyczącej obciążania hipotek nieruchomości gdańskiej informuję, że nieruchomości, które zostały nabyte na cele publiczne oraz realizacji zadań własnych gminy w 2016 roku było 16, nabytych w drodze zamiany 5, w połowie przyjęcia darowizny 1, w formie nieodpłatnego przekazania 3, nabyte po obniżonej cenie również 3, poprzez udzielenie bonifikaty i zbycie nieruchomości gruntowych w trybie bezprzetargowym sztuk 4. Również została wyrażona zgoda na udzielenie 4 hipotek w stosunku do nieruchomości obciążonych użytkowaniem. Wszelkie dane dotyczące tych operacji oczywiście są dostępne w Wydziale Skarbu. Zainteresowanych zapraszam. Również w związku z tym razem z obowiązkiem ustawowym nakładającym na prezydenta miasta Gdańska obowiązek przedstawienia na sesji Rady Miasta informacji za rok 2016 dotyczących zawartych w,
w ustawie o planowaniu przestrzennym informuje, że żądania zgłoszone przez właścicieli użytkowników wieczystych dotyczących odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę lub wykopienie nieruchomości lub jej części w związku z uchwaleniem planu, żądania zgłoszonych przez właścicieli użytkowników wieczystych dotyczących odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu, o żądaniach zgłoszonych przez właścicieli użytkowników wieczystych dotyczących zwrotu opłaty uiszczonych na rzecz gminy w związku z uchwaleniem planu miejscowego oraz o decyzjach ustalających jednorazowe opłaty na rzecz gminy miasta Gdańska z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem lub zmianą planu miejscowego wyglądają następująco. O żądaniach z tytułu zgłoszonych przez właścicieli użytkowników wieczystych wniosków dotyczących odszkodowania. Brak wniosków. 36 ustęp 5, czyli o żądania zgłoszone przez właścicieli użytkowników dotyczące odszkodowania z tytułu obniżenia nieruchomości wartości w związku z planem. Również brak wniosków o decyzji wydanych na podstawie 34 ustęp 4 artykułu. Decyzje wydane na wniosek przed sprzedażą. Było takich przypadków 5. Również 4 decyzje o umorzeniu postępowania z uwagi na niespełnienie jednej z przesłanek naliczenia opłat z tytułu braku wzrostu nieruchomości, również stwierdzone na podstawie operatów szacunkowych. Również wydano 4 decyzje ostateczne o naliczeniu jednorazowej opłaty na łączną kwotę ponad 145 tysięcy złotych. Również dane dotyczące tych nieruchomości, konkretne informacje dotyczące tego postępowania również są dostępne w Wydziale Skarbu Urzędu Miejskiego. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo za informację. Mam pytanie. Wszystkie komunikaty prezydenta, tak? Więcej ich nie ma. Dziękuję. Więcej nie ma. Przechodzimy, szanowni państwo, do oświadczeń klubowych. Bardzo proszę. Pan przewodniczący Piotr Borowski, Platforma Obywatelska. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni panowie prezydenci, drodzy internauci, którzy oglądacie naszą transmisję. Dzisiaj pod obrady Rady Miasta Gdańska wraca słynna reforma szkół. Reforma, właściwie deforma, polegająca na likwidacji gimnazjów, zastąpienie dotychczasowego systemu nauki w trybie sześcioklasowej szkoły podstawowej, trzyklasowego gimnazjum i pozostałych szkół ponadgimnazjalnych trybem podstawówka i szkoła ponadpodstawowa. O tej reformie bardzo wiele już powiedziano. Była specjalna sesja Rady Miasta. Chciałbym tylko wspomnieć jeszcze kilka tematów dotyczących, w jaki sposób wprowadzana jest ta reforma. W jaki sposób wprowadzana jest ta reforma w konsultacji z samorządowcami na przykład. Kilka tygodni temu odbyło się duże spotkanie samorządowców, które odwiedziła pani minister Zalewska. I w takim bardzo znanym, pewnie państwo znają, pojawiało się w internecie przemówieniu, wystąpił wójt jednej z gmin w województwie łódzkim. Dodajmy, że wójt, który został wybrany z list Prawa i Sprawiedliwości, był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. I ten wójt powiedział o swoich różnych zastrzeżeniach do trybu wprowadzania tej reformy. Miał szereg pytań do pani minister. Prosił o wizytę w swojej gminie, o to, żeby ministerstwo udzieliło mu jakiejś pomocy. Po zakończeniu wystąpienia, kilka dni później, czy myślicie państwo, że ten wójt doczekał się jakiejś pomocy z ministerstwa? Myślicie, że pani minister odwiedziła gminę? Nie, nic takiego się nie stało. Pan wójt został wyrzucony z Prawa i Sprawiedliwości. W jaki sposób ta reforma jest wprowadzana od strony legislacyjnej? Państwo doskonale znają podpis pana prezydenta pod ustawami 9 stycznia tego roku. Pewnie opublikowanie tych ustaw jeszcze później. Natomiast taki smaczek z ostatniego tygodnia, rozporządzenie dotyczące szkół sportowych, zostało przez pana ministra podpisane w poniedziałek, a opublikowane wczoraj o godzinie 16. Dzisiaj się będziemy tym tematem zajmować także na sesji Rady Miasta Gdańska. Wczoraj o 16 zostało opublikowane w dzienniku urzędowym rozporządzenie pana ministra. Tak jest wprowadzana reforma od strony legislacyjnej. Jak jest wprowadzana od strony konsultacji z nauczycielami? To dowiedzą się państwo dokładnie jutro.
Jutro jest strajk nauczycieli w całej Polsce. Tylko w Gdańsku strajkuje około 50 szkół. 1/3 wszystkich placówek. Jutro się Państwo doskonale dowiedzą, w jaki sposób, co myślą nauczyciele na temat wprowadzanej reformy. W jaki sposób jest wprowadzana w konsultacji z dziećmi, z uczniami, z rodzicami. To Państwo widzą 10 każdego miesiąca. Po raz pierwszy od czasów zaborów mamy strajk rodziców i strajk uczniów. W wielu placówkach uczniowie 10 nie przychodzą na lekcje, są tworzone różnego rodzaju lekcje zastępcze. W taki sposób rodzice i dzieci pokazują, co myślą na temat reformy oświaty. W jaki sposób wszyscy Polacy, co myślą o tej reformie, to się Państwo doskonale dowiedzą w ciągu następnych dni. Wystarczy wyjrzeć przez okno, zobaczyć baner dotyczący Komitetu Referendalnego i zobaczą Państwo setki tysięcy podpisów, grubo ponad 500 000, które zostaną przyniesione z prośbą o zwołanie referendum w tej sprawie. Tak można podsumować reformę edukacji, którą dzisiaj zakończymy głosowaniami. Mam nadzieję tylko, że w przeciwieństwie do ostatniej nadzwyczajnej sesji radnym Prawa i Sprawiedliwości starczy odwagi i wezmą także za tą reformę polityczną odpowiedzialność, a nie tak jak ostatnio podczas nadzwyczajnej sesji, kiedy nie poparli uchwał właściwie związanych z reformą własnego rządu. Co do innych spraw, które dzisiaj będziemy przerabiać uchwalać na sesji Rady Miasta Gdańska, chciałem Państwu zwrócić uwagę na bazę projektów inwestycyjnych, która jest dostosowana do przyjętej strategii programów operacyjnych. To jest ważny dokument mówiący o tym, w jaki sposób nasze miasto się będzie rozwijać w najbliższych latach. Chciałem zwrócić uwagę na uchwałę dotyczącą przystąpienia do realizacji roweru metropolitalnego. Jest to, myślę, inwestycja, na którą mieszkańcy w całej metropolii bardzo mocno czekają i myślę, że w ciągu najbliższych miesięcy ten projekt już zostanie zrealizowany i mieszkańcy będą mogli się cieszyć rowerem metropolitalnym, najnowocześniejszą tego typu inwestycją w całej Polsce. Chciałem zwrócić także uwagę na nowe zasady gospodarowania zasobem mieszkaniowym, dzięki którym po jego uchwaleniu wielodzietne rodziny uzyskają jeszcze większą pomoc dotyczącą lokali komunalnych, dotyczącą zasobu naszego mienia komunalnego. I na koniec dwie sprawy. Pierwsza związana dzisiaj z moją wpinką. W tej chwili zbieramy Państwa, wszystkich mieszkańców, projekty do budżetu obywatelskiego. Do jutra można zgłaszać do północy takie projekty. Jest ich już ponad 300, natomiast Polacy znani są z tego, że bardzo często wiele rzeczy robią na ostatnią chwilę. Także serdecznie zapraszamy czy do biura na Ogarnej, czy do wszelkiej pomocy, którą uzyskują Państwo od urzędników, albo po prostu odwiedzenia strony miasta gdańsk.pl. Tam wszystkie informacje dotyczące składania wniosków do budżetu obywatelskiego. I już naprawdę na sam koniec, wczoraj swoją misję jako wiceprezydent miasta Gdańska zakończył wiceprezydent Andrzej Bojanowski. Chciałem serdecznie w swoim imieniu, w imieniu mojego klubu, w imieniu wielu mieszkańców, którzy wspominają bardzo ciepło pana prezydenta, bardzo mu podziękować za jego pracę i życzyć mu pomyślności w jego kolejnych obowiązkach. Myślę, że Andrzej Bojanowski będzie świetnie zapamiętany w historii Gdańska. Wystarczy przyjechać się po mieście, zobaczyć wszelkie inwestycje, które dzięki niemu, dzięki jego zespołowi ludzi powstały w naszym mieście. Serdecznie dziękuję panie wiceprezydencie. Dziękuję. Bardzo proszę, pan przewodniczący Prawa i Sprawiedliwości Kazimierz Korolewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, panie prezydencie, szanowni państwo. Warto pamiętać, że uchwały o reformie szkół przygotował prezydent, ponieważ miały pewne mankamenty, nie zawsze się z nimi zgadzaliśmy, mogliśmy je poprzeć. Jestem przekonany, że jeśli teraz wróciły pod obrady Rady Miasta poprawione, z pewnością je poprzemy. Pamiętajmy o tym, że województwo pomorskie to jest ponad, czy prawie 2,5 miliona mieszkańców
i w województwie pomorskim, z tego co słyszeliśmy dzisiaj, zebrano 20 tysięcy podpisów przeciwko tej reformie. Taka jest skala tej różnicy zdań na temat tej reformy. Jesteśmy przekonani, że ta reforma będzie służyć Polsce, Polakom. W opinii wielu ekspertów poprawi to stan wykształcenia, edukacji młodzieży i Polaków w ogóle. Jesteśmy przekonani, że województwo pomorskie zwłaszcza potrzebuje dobrej edukacji, więc w trosce o to chcielibyśmy, aby ta reforma jak najszybciej została wprowadzona. Naciskaliśmy, aby to tempo nie spadało i liczymy na to, że wójtowie, czy prezydenci, czy burmistrzowie z tą reformą będą sobie dawać radę. Jeżeli sobie ktoś z tej rady z tym nie dawał, no to nie dziwię się, że był w jakiś sposób sankcjonowany. Pamiętajmy również o tym, że na byłego już prezydenta Andrzeja Bojanowskiego wielokrotnie odbieraliśmy skargi ze strony mieszkańców. Tak jak dzisiaj wspominamy, wkraczał do Urzędu Miejskiego przy ostrej debacie. Spieraliśmy się ostro o ten wybór, o tą posadę, o jego osobę. Także na przestrzeni lat wiele było dyskusji, wiele również kontrowersji i to trzeba tutaj zauważyć. Liczymy na to, że ta jakość ulegnie poprawie, życie pokaże. Również ciekawe było usłyszeć od pana prezydenta Gdańska dumę z powodu przesłuchań w prokuraturze, więc nie wiem, czy to jest takie wpadanie już w nawyk, być może to już staje się takie codzienne, że jest z tego powodu jakaś euforia. Nie wiem, czy pan prezydent też taką dumę czuje, jak jeździ do Wrocławia na przesłuchania. Więc ja tu odbieram to w ten sposób, że pan prezydent zaprosił, a może lobbuje, a może naciska, a może szantażuje, żeby przyjść na demonstrację w sprawie konstytucji na Długi Targ. Więc myślę, że to jest taka agitacja nie na miejscu, jeśli chodzi o forum Rady Miasta Gdańska. Dzisiaj, proszę państwa, będziemy oczywiście głosować zarówno uchwały dotyczące zmiany w budżecie, zarówno zmiany w ustawie o gospodarowaniu zasobem mieszkaniowym. I tutaj chciałem powiedzieć, że co do tego różnimy się z klubem Platformy Obywatelskiej, co do wykorzystania budżetu, co do priorytetów inwestycyjnych. Różnimy się co do gospodarowania zasobem komunalnych mieszkań. Jest mnóstwo pustostanów niewyremontowanych. One nie służą mieszkańcom. Są zapowiedzi od lat. Ten temat się ślizga z roku na rok i ciągle mamy setki takich mieszkań, które bezużytecznie stoją w Gdańsku, a mieszkańcy oczekują na mieszkania. Więc oczekujemy również rozwiązania tego problemu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, przechodzimy to w takim razie już do punktu 4. Podpunkt pierwszy to jest druk 1039. Poproszę panią skarbnik Teresę Blacharską o zreferowanie. Szanowni państwo, na początku chciałam przeprosić państwa za opóźnienie w przekazaniu dwóch autopoprawek. Związane one są między innymi ze zwiększeniem środków na budowę szkoły w Kolbudach i prowadzone rozmowy i negocjacje z Pruszczem Gdańskim i z Kolbudami. Proszę państwa, wieloletnia prognoza finansowa wraz z autopoprawkami, o których powiem w dalszej części. Natomiast w podstawowym druku zaproponowane są zmiany przede wszystkim wysokości też dochodów, nie tylko wydatków na realizację zadań majątkowych i bieżących pochodzących z Unii Europejskiej, które zasilą nasze budżety w latach 2017-2022 w wysokości 36 milionów prawie 200 tysięcy złotych.
Również środki w wysokości 9 114 000 zł pochodzące z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego na budownictwo mieszkaniowe, które jest realizowane przez nasze spółki GTBS i TBS Motława. Oraz, proszę Państwa, 6,6 miliona złotych dotacja z MSWiA na dofinansowanie przedsięwzięcia związanego z zabezpieczeniem osuwisk w rejonie Biskupiej Górki. Łącznie wprowadzamy dochody w tych latach na kwotę prawie 52 miliony złotych. Ponieważ, proszę Państwa, są znaczące zmiany i w przedsięwzięciach, i w budżecie, to też niezaangażowane dotychczas limity w poszczególnych latach na kwotę 67 663 000 zł uruchamiamy do roku 2022 na realizację przede wszystkim przedsięwzięć inwestycyjnych. W tym są też projekty związane z rozwojem infrastruktury w szkołach zawodowych. Jest to kwota znacząca, 35 milionów złotych. Natomiast wracając, proszę Państwa, do autopoprawek. Zadanie, przedsięwzięcie związane z budową mostu na Wyspie Sobieszewskiej. Zmniejszamy wydatki w roku 2018 o kwotę 3 600 000 zł, ponieważ stan zaawansowania prac prowadzonych na tym zadaniu wskazuje, iż większość prac budowlanych zostanie wykonana w roku 2017 i zabezpieczone środki w wysokości 36 milionów 400 tysięcy złotych zabezpieczą płatności związane z realizacją tego zadania. I tą kwotę 3 600 000 przeznaczamy na realizację budowy obiektu szkolnego w Kowalach i program budowy basenów w Gdańsku. Tak jak Państwu omawiane było na poszczególnych komisjach, prowadząc rozmowy z gminami, z gminą Kolbudy i Pruszcz Gdański, miasto Gdańsk zdecydowało, z uwagi na problemy ze znalezieniem środków w tych dwóch gminach, zdecydowało wsparcie większą kwotą budowy szkoły. Ale to wsparcie, proszę Państwa, jest związane z uzyskaniem większego udziału w tym przedsięwzięciu i większego przydziału dzieci w ramach danej gminy, czyli dzieci, które będą korzystały z tego obiektu. I proszę Państwa, budowa basenu w Gdańsku. Dotyczy to basenu przy ulicy Smoleńskiej. Mieliśmy zabezpieczone środki w wysokości 12 milionów złotych. W wyniku przeprowadzonego przetargu najlepsza kwota okazała się wyższa o 1 400 000 zł. I stąd zabezpieczenie na zadaniu do kwoty 13 milionów 400 000 zł. W drugiej autopoprawce, proszę Państwa, wprowadzamy nowe przedsięwzięcie, budowa potoku Kowalskiego w wysokości 1 500 000 zł w latach 2017-2018. Jest to przedsięwzięcie oczywiście związane z budową szkoły w Kowalach, w Kolbudach, no właściwie w Kowalach, i jest to związane również z uchwałą intencyjną, która dzisiaj była przegłosowywana do porządku obrad. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziewięć komisji oprócz komisji rewizyjnej opiniowały. Ja dzisiaj miała, nie wiem, komisja strategii opiniowała też dzisiaj pozytywnie, tak? Panie Przewodniczący, tak. Bardzo proszę. Pozytywna opinia komisji była. Dzięki. Następnej też? Następna też? Od razu się zapytam też. Dobra. Tak. Dobra, dzięki. Opiniowały pozytywnie. Głosów, dyskusji nie ma. Przypomnę, że to jest druk 1039. Kto z pań i panów jest
Za podjęciem proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Widzę, że biegnie, także. Dziękuję uprzejmie. 21 za, 9 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do druku 1040. Pani skarbnik Teresa Blacharska. Już, pani skarbnik, już. Proszę bardzo. Proszę Państwa, tak jak wspomniałam, dwie autopoprawki. Są znaczące zmiany w budżecie, przede wszystkim związane z odtworzeniem środków na realizację zadań inwestycyjnych, które nie zostały wydane w roku 2016. Nadal jest kontynuacja przedsięwzięć. Szczegółowo Państwu przedstawiliśmy w materiałach zadania, na które będą przeznaczane dodatkowe środki. Też, proszę Państwa, wprowadzamy znaczące dochody, bo w wysokości 26 milionów 200 tysięcy złotych znaczące środki to właśnie z Funduszu Dopłat z Banku Gospodarstwa Krajowego, dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie osuwisk, kwota 6 638 tysięcy złotych. Też, proszę Państwa, mamy zwrot VAT-u z Urzędu Skarbowego w związku z korzystną interpretacją Izby Skarbowej. Związane jest to z funkcjonowaniem od tego roku nowego prewskaźnika i mamy odliczenie VAT-u 2 311 tysięcy złotych. Środki z Unii Europejskiej 1 308 tysięcy złotych. Wpływy dotyczące gdańskiego zarządu dróg i zieleni związane przede wszystkim z dzierżawą infrastruktury tramwajowej zrealizowanej w ramach GPK M3 i te środki przeznacza się na zadania związane z utrzymaniem tej infrastruktury. Proszę Państwa, też była omawiana sprawa związana z modernizacją, z remontami zasobu komunalnego. W tej właśnie uchwale przeznaczamy na dotację przedmiotową dla gdańskiego zarządu nieruchomości komunalnych środki w wysokości 5 704 tysiące złotych z przeznaczeniem na remont 300 lokali mieszkalnych. Proszę Państwa, również przeznaczamy 5 milionów złotych na modernizację i remonty infrastruktury przeznaczonej na cele związane z polityką socjalną, z opieką społeczną. Także to są duże środki przeznaczane na modernizację infrastruktury w mieście. Natomiast przeznaczamy dodatkowe środki w wysokości prawie 75 milionów złotych na zadania inwestycyjne, w tym na odtworzenie 44 milionów 275 tysięcy złotych i proszę Państwa na nowe zadania inwestycyjne 30 milionów lub na rozszerzenie zakresu już istniejących zadań w wysokości 31 milionów złotych. W tych środkach są środki przeznaczone na przebudowę i budowę dróg lokalnych w dzielnicach, ponad 3 miliony złotych na zakupy dla placówek oświatowych, 3 miliony złotych na termomodernizację budynków w wysokości 2 500 tysięcy złotych, na stabilizację zabezpieczeń osuwisk, o których już wspominałam, 6 600 000 złotych. Natomiast autopoprawka. W pierwszej autopoprawce, proszę Państwa, wprowadzone są dodatkowe środki na działania bieżące w wysokości 500 000 złotych, realizowane przez Wydział Rozwoju Społecznego. Dotyczą takich zadań jak rozszerzenie sieci współpracy
klubów i domów sąsiedzkich, podnoszenie jakości usług na rzecz lokalnych społeczności świadczonych przez te ośrodki, uruchamianie kolejnych domów sąsiedzkich i klubów na realizację również balu seniora. Natomiast w drugiej autopoprawce, proszę Państwa, są to oczywiście środki, które przypadają w roku 2017, co już mówiłam przy wieloletniej prognozie finansowej, wyodrębnione środki na budowę potoku Kowalskiego. Zadanie rozpocznie się w drugim kwartale 2017 roku, zakończenie sierpień 2018. W tym roku jest to kwota 800 tysięcy, w roku 2018 700 tysięcy złotych. Dziękuję. Dziękuję bardzo. 9 komisji również pozytywnie opiniowało bez komisji rewizyjnej. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1040. Kto z pań i panów jest za podjęcie, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 21 radnych, przeciwnych 11, 0 wstrzymujących, uchwała została podjęta. Druk 1026. 1026. Kto będzie referował? 1026 druk referuje. Pani skarbnik za szybko opuściła, Uchwałą, proszę Państwa, zmieniamy uchwałę w sprawie inkasa opłaty skarbowej. Zgodnie z przepisami zarządzony jest pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa i do kompetencji Rady należy określenie inkasentów uprawnionych do dokonywania poboru tej opłaty. W nowej uchwale wprowadza się pobór w drodze inkasa i wysokość wynagrodzenia dla inkasentów. Podwyższa się, to jest o 4% kwoty zainkasowanej. Inkasentom wymienionym w załączniku powierza się wynagrodzenie bez wynagrodzenia prowizyjnego. To jest pozycja 3 i 6 załącznika. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisję opiniowała to Komisja Strategii i Budżetu i opiniowała pozytywnie. Druk 1026. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęcie, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 30 radnych za, 1 głos przeciwny, 0 wstrzymujących, uchwała została podjęta. Dziękujemy bardzo i przechodzimy do druku 1041. Referuje pan dyrektor Grzegorz Krygier. Bardzo proszę, panie dyrektorze. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w sprawie druku uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie włączenia gimnazjum nr 21 imienia dziedzictwa pontyfikatu Jana Pawła II do ogólnokształcących szkół sportowych w Gdańsku. Szanowni Państwo, w dniu 9 lutego podczas sesji nadzwyczajnej poświęconej zmianom w edukacji przedstawiałem bardzo szczegółowo harmonogram prac nad uchwałą w sprawie sieci. Mówiłem wtedy, że uchwała w sprawie projektu zostanie skierowana do pani kurator, do pomorskiego kuratora oświaty i do związków zawodowych z prośbą o zaopiniowanie. W ciągu 21 dni taka opinia musiała zostać przygotowana. Dokładnie w dniu 6 marca została przesłana w wersji elektronicznej opinia pomorskiego kuratora oświaty odnosząca się do uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie projektu sieci szkół.
Uchwała kuratora oświaty, opinia kuratora oświaty była opinią pozytywną, wnoszącą kilka drobnych uwag do uchwały w sprawie projektu sieci szkół. Nie z każdą z tych opinii kuratora zgadzaliśmy się, a więc wystąpiliśmy również o podanie podstawy prawnej dla poszczególnych zapisów w opinii kuratora oświaty. Stąd w dniu 17 marca przekazana nam została opinia kuratora oświaty zmieniająca opinię wcześniejszą. Po jakby zestawieniu tych dwóch opinii kuratora oświaty dzisiejsze uchwały, które będą Państwu przedstawiane w sprawie sieci szkół dostosowanej do zmian w edukacji, zawierają wszystkie uwagi kuratora oświaty. Poza tymi, z których pani kurator oczywiście się wycofała. Dziękuję. Jeżeli chodzi o uchwały, które były podejmowane 9 lutego, pamiętacie Państwo, że przed tymi dużymi uchwałami w sprawie sieci szkół podejmowali Państwo radni szereg uchwał porządkujących sieć szkół w Gdańsku. W przypadku dwóch z tych uchwał, między innymi uchwała włączająca gimnazjum nr 21 do ogólnokształcących szkół sportowych w Gdańsku, kurator oświaty wskazała na brak możliwości zmiany siedziby, adresu szkoły włączanej do nowego zespołu. Stąd w tej uchwale, zmieniającą uchwałę w sprawie włączenia gimnazjum nr 21 do ogólnokształcących szkół sportowych w Gdańsku, pojawia się zapis mówiący o tym, że gimnazjum jest włączone do ogólnokształcących szkół sportowych, natomiast siedzibą pozostaje ulica Kołobrzeska 75. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji opiniowała ten projekt pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1041. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 29 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących, uchwała została podjęta. Druk 1042, pan dyrektor Krygier. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie włączenia Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2 do Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 33 w Gdańsku. Zmiana również związana jest, podobnie jak w przypadku wcześniejszej uchwały, z opinią kuratora oświaty. W mocy pozostaje decyzja o włączeniu SMS nr 2 do ZKPiG nr 33, z tym, że siedzibą dla Szkoły Mistrzostwa Sportowego nr 2 pozostaje ulica Kołobrzeska 77 w Gdańsku. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Edukacji, opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1042. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Za 30 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1043. Pan dyrektor Krygier. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego w związku z wejściem w życie przepisów ustawy Prawo Oświatowe i przepisów wprowadzających ustawę Prawo Oświatowe oraz po uwzględnieniu uwag kuratora oświaty zapisanych w opinii do projektu podejmowanego w dniu 9 lutego, jak również w opinii zmieniającej opinię kuratora oświaty. Zmiany, które zostały wprowadzone do projektu, są następujące. Pojawiło się w tym zestawieniu gimnazjów gimnazjum publiczne, niesamorządowe, gimnazjum imienia Świętego Kazimierza, mimo tego, że jest to placówka nieobwodowa. Tak wyglądała uwaga kuratora oświaty. Kurator oświaty wskazała na to, że w uchwale w sprawie dostosowania sieci szkół nie ma potrzeby wykazywania gimnazjów, które znajdują się w zespołach kształcenia podstawowego i gimnazjalnego, dlatego że te z mocy ustawy stają się częścią szkół podstawowych z dniem 1 września. Uchwała również uwzględnia te zmiany, o których wspomniałem w przypadku wcześniejszych uchwał, czyli zmianę siedziby gimnazjum nr 21, czyli pozostawienie przy ulicy Kołobrzeskiej 75. Pani kurator, zmieniając swoją wcześniejszą opinię, jakby przystała, czy
zgodziła się z decyzją Rady Miasta Gdańska. W momencie włączenia gimnazjum nr 10 do szkoły podstawowej nr 16 gimnazjum to zmieni swoją lokalizację już od 1 września 2017 roku. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji, opinia pozytywna. Głos w dyskusji pan radny Mariusz Andrzejczyk. Panie dyrektorze, ja bym chciał tylko doprecyzować, czy zmienia się też uchwała dotycząca obwodu na Osowej od przyszłego roku, czy to jeszcze nie są teraz te zmiany, bo właśnie ja nie mogę mi doczytać. Jeszcze raz poproszę, bo nie usłyszał pan dyrektor. Czy zmienia się też w tej uchwale obwód na przyszły rok w Osowej dla tych nowo powstałych szkół, dla szkoły 33? Czy to ta uchwała to obejmuje, czy jeszcze nie? Sekundę panie dyrektorze. Nie, jeszcze w tej chwili żadnych zmian nie robiliśmy, dlatego że w tej chwili nie możemy robić innych zmian w tej uchwale o sieci niż te, które zostały jakby wskazane w opinii pani kurator. Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma. Druk 1043. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1044, pan dyrektor Krygier. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w przypadku uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, tutaj de facto tylko dwie drobne zmiany. Pierwsza z nich dotyczy zmiany siedziby w przypadku SMS numer 2, Szkoły Mistrzostwa Sportowego numer 2, więc pozostawienie z siedzibą przy ulicy Kołobrzeskiej 77. A druga wiąże się z wspomnianymi przeze mnie już zespołami kształcenia podstawowego i gimnazjalnego, z tym, że w tym przypadku mówimy o placówkach kształcenia specjalnego. Tak? Mówimy o tym, że też nie ma potrzeby ujmowania ich w tej uchwale, dlatego że one z mocy ustawy z dniem 1 września stają się szkołami podstawowymi z oddziałami gimnazjalnymi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja opiniowała, komisja edukacja opiniowała pozytywnie. Głos dyskusji pan radny Gierszewski. Króciutkie, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie dyrektorze, ja w tym momencie właściwie to jest prośba, ale prośba poparta tym, że no pewne obietnice na forach publicznych też padły. Chodzi o no późno bardzo i to się zgodzę, ale pan już kiwa głową, bo wie pan, że będę pytał chyba o te rozporządzenie, które kilka dni temu MEN wydał w sprawie oddziałów i szkół sportowych oraz oddziałów i szkół mistrzostwa sportowego. On jest już ogłoszony w Dzienniku Ustaw. I właśnie, natomiast moja prośba, dlatego tak zacząłem na zasadzie prośby, czy a wiem, że czasowo będzie można w najbliższym okresie do tej sprawy wrócić i ewentualnie doprowadzić do organizacyjnie normalnej sytuacji, przepraszam za słowo normalnej, na ulicy Subisława, wykorzystując właśnie ten zapis, który się pojawił w Dzienniku Ustaw, i jednak nie tworzyć szkoły z dwoma dyrektorami w jednym budynku. To najbliższy czas. Dziękuję. Dziękuję. Tu zgłasza się sekundę, bo zgłasza się pan prezydent. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, jak państwo wiecie, zgodnie z danym słowem rozmawiałem osobiście z panem ministrem ostatnio w Serocku. Prosiłem o przyspieszenie prac nad tym rozporządzeniem. Niestety zostało opublikowane wczoraj. I druga prośba, która została skierowana do pani minister, nie została spełniona. Kwestia jej zgodności z ustawą Prawo oświatowe. Na dzisiaj trzeba przeanalizować, czy rzeczywiście różnica, jaka jest w Prawie oświatowym, a to, co się znajduje w tym rozporządzeniu, ma odzwierciedlenie takie, że można przedłożyć Wysokiej Radzie do głosowania taki typ placówki. Dlatego też bardzo prosimy jeszcze o cierpliwość, dlatego że o taką interpretację zwracamy się z powrotem do MEN-u, dlatego że pani minister sama nie była przekonana, dlatego tak długo trwały te prace, o których mówiła i też w Serocku to potwierdzała. Można zobaczyć to na nagraniu, które prezentowałem. Przywoływała to na forum 200 samorządowców. Rzeczywiście w przypadku szkół sportowych tutaj popełniono błędy w przygotowaniu się do reformy, o czym mówił pan przewodniczący Borawski. W tej chwili analizujemy to prawnie. Będziemy prosić ministerstwo o ustalenie tego wątku, ale trzeba pamiętać o jednym. Dotyczyć to może tylko i wyłącznie szkoły podstawowej, bo pan przewodniczący doskonale wie, jako były szef Komisji Edukacji, wieloletni radny odpowiadający za to,
że w tej placówce są jeszcze dwa typy licealne. I to, o czym mówiłem od samego początku, rozwiązanie również i tej sprawy na rzecz i po stronie uczniów. Nie ma tutaj lęku. W różnych naszych placówkach są dyrektorzy placówek, którzy funkcjonują w taki sposób, że obok jest drugi i nie ma z tym żadnego naprawdę problemu. To jest kwestia tego, czy ta oferta będzie dobrze dostosowana dla uczniów, a dla nas to w zakresie pracy jest najważniejsze. To też jest wyznacznikiem, który wskazuje nam pani dr Żaneta Gerych, szefowa Komisji Edukacji, która bardzo rzetelnie każdy punkt tych zmian przypilnowała. Także jeszcze chwilę cierpliwości, poczekamy na te analizy prawne. Mamy wątpliwość, czy rzeczywiście rozporządzenie mimo tak długiego czasu, mimo wędrówki po różnych instytucjach, czy jest zgodne z obecnie obowiązującym prawem oświatowym, które właściwie się wzajemnie te dwa dokumenty według nas wykluczają. Dziękuję. Jeszcze to powiedzieć chcę pewnie, tak? Bardzo proszę, pan prezydent. Tak, zgoda, panie prezydencie. Była długo oczekiwana zmiana zapowiadana, natomiast dopiero teraz ujrzała światło dzienne i tutaj jest z naszej strony pełne wsparcie. Natomiast też no, jak gdyby potwierdza pan, że te prace nad ewentualną zmianą organizacyjną będą prowadzone, o ile faktycznie dojdziemy do konsensusu, jeśli chodzi o wykładnię prawną. I to mi głównie tylko o to chodziło, no, żeby byśmy tak jak na wstępie i tu za zgodą większości radnych, bo to radni również w jakiś sposób monitorują, ale też i zgłaszali nam na Komisji Edukacji właśnie, że tworzenie, jakby minimalizować tworzenie no, takich tworków, gdzie mamy dwóch dyrektorów pod jednym dachem, nie byłoby to w porządku, tym bardziej, że wykorzystujemy każdą sytuację prawną i organizacyjną w pozytywnym słowa znaczeniu do tego, żeby eliminować tego typu zakłady pracy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Sekundę. Od razu pan prezydent jeszcze, tak? Panie przewodniczący, Wysoka Rado, w obecnym stanie prawnym, co potwierdziła pani kurator w swojej opinii, nie ma możliwości przedłożyć państwu innego rozwiązania jak to. I dlatego bardzo proszę państwa o przyjęcie takiego rozwiązania, bo inaczej narazilibyśmy się na to, że te uchwały zostaną przez pana wojewodę uchylone. Tak? Nie możemy po prostu zaproponować państwu nieprawnego rozwiązania, mimo wielu sugestii, mimo wielu różnych podchodów i zachodów wielu grup, różnych instytucji. Nie mogę państwu przedstawić nieprawnego rozwiązania. Na dzień dzisiejszy taki jest stan prawny. Jedno zdanie, bo to w kolejce już czekają następni, tak? Bardzo proszę, jedno zdanie. Zgoda jak najbardziej. To jest zgodne z prawem i też będziemy prosić o głosowanie za. Natomiast dzięki za to, że będziecie prowadzić ewentualne rozmowy na rozwiązaniem tego problemu. Dzięki. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Borowski. Dziękuję panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja myślę, że ta dyskusja właśnie przy tym punkcie, pytanie samorządowca z PiS-u, radnego z PiS-u, którego wiedzę na temat edukacji nikt myślę, że na tej sali nie wątpi, pokazuje jak w Soczewce, w jaki sposób przygotowana jest właśnie ta zmiana, gdzie radni PiS-u nawet wskazują, że warto by było tą sprawę przeprowadzić w inny sposób. Niestety rozporządzenie, tak jak państwo doskonale wiedzą, tak jak pan prezydent mówił, zostało wydane wczoraj o godzinie 16, tak. Pomimo tego, że zostało jak gdyby wydane na prośbę i na no tutaj duże ukłony w stosunku do naszego wydziału, do prezydenta Kowalczuka, bo to de facto myślę, że z jego inicjatywy w ogóle zajęto się tą sprawą. To tylko pokazuje, że gdyby wcześniej konsultować tą całą reformę z samorządami, to pewnie takich błędów, różnego rodzaju omyłek byłoby dużo mniej. Natomiast no, sami radni PiS-u zabiegają o to, żeby w inny sposób przeprowadzić tą reformę. Mam nadzieję, że ta reforma zostanie wprowadzona w późniejszym czasie, zostaną naprawione te błędy. Natomiast pośpiech, nieuwaga, złe przygotowanie, to wszystko jesteśmy właśnie tego dzisiaj świadkiem i myślę, że ta dyskusja jest tego najlepszym podsumowaniem. Dziękuję bardzo. Pani przewodnicząca Komisji Edukacji, Żaneta Gerych.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja tylko chcę potwierdzić słowa prezydenta Kowalczuka, że cały czas pracujemy nad tą sprawą. Jako komisja wiodąca na każdym spotkaniu omawiana jest sprawa Subisława. Jest ona nam niezmiernie bliska z różnych względów, choćby dlatego, że jest to jedyny typ szkół sportowych w Gdańsku, w tak dużej metropolii. Więc szanowni państwo, obiecuję, że dopóki pracuję w Komisji Edukacji, ja mam nadzieję, że to będzie przez najbliższe półtora roku, to postaramy się, aby tą sprawę rozwiązać tak, aby była przede wszystkim w zgodzie z tym, czego oczekują dzieci i rodzice, tak, i nauczyciele. Więc tutaj również kolega Piotr Gierszewski, pracujący ze mną w komisji, na pewno wspólnie będziemy debatować i szukać jak najlepszego rozwiązania. Na dzień dzisiejszy mamy tylko rozporządzenie, które, jak zostało powiedziane, nie jest do końca jakby zgodne z ustawą, więc nie możemy dzisiaj podjąć żadnych decyzji, głosując tak czy inaczej. Także takie krótkie zdanie. Dziękuję. Dziękuję. I jeszcze pan prezydent Kowalczyk. Sekundę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Pani Przewodnicząca, chcę tylko zapewnić państwa, a także wszystkich gdańszczan, którzy nas oglądają, że kwestia organizacyjna nie ma żadnego wpływu na to, jaka jest oferta tej szkoły. Tak? Także proszę nie być przekonanym, że to, czy to będzie nazywało się tak, a nie inaczej, czy będzie dwóch, czy jeden dyrektor, że zmienia się cokolwiek, jeżeli chodzi o organizację zajęć dostosowanych do potrzeb sportowych uczniów, tak? Uregulowanie tego prawne to jedno, a oferta dla uczniów to drugie. Także zapewniam i rodziców, i też osoby tam pracujące, że to miejsce tam znajdą. Mam nadzieję też, że z rozwiązania mogą cieszyć się związki zawodowe. Jest szansa na dwie komórki związkowe, a nie na jedną, i także na tą pracę, która jest pracą rozszerzoną. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Więcej głosów nie ma. Druk 1044. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do druku 1018. Pan dyrektor Krygier. Bardzo proszę, panie dyrektorze. A, sekundę, tak, jeszcze muszę włączyć. Przepraszam bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2017 roku za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miasta Gdańska. Finansowanie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli należy do organu prowadzącego placówki oświatowe zgodnie z zapisami ustawy. Wyodrębnia się na ten cel środki w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. W projekcie uchwały środki wyodrębnione w budżecie Gminy Miasta Gdańska przeznacza się na cele dofinansowania doskonalenia i dokształcenia nauczycieli w następującej wysokości: do 90% na dofinansowanie kosztów obniżenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono zadania doradcy metodycznego; do 36% na dofinansowanie opłat za dokształcenie pobieranych przez szkoły wyższe, zakłady kształcenia nauczycieli, w tym za kursy kwalifikacyjne; i do 55% na organizację form doskonalenia, w tym w szczególności różnego rodzaju kursy, seminaria, konferencje, prace w sieciach współpracy dyrektorów szkół i sieciach współpracy nauczycieli. Uchwała ustala również na rok 2017 maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli przypadającą na jednego nauczyciela do wysokości 3000 zł rocznie, jednak nie więcej niż 50% kosztu kształcenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji i Komisja Strategii Budżetu opiniowały pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1018. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1028. Pan dyrektor Krygier. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, kolejne cztery uchwały. Są to uchwały w sprawie ustalenia zasad, kryteriów rekrutacji na poszczególnych etapach postępowania rekrutacyjnego w różnych placówkach gdańskich. Jedna ogólna uwaga do każdej z tych uchwał.
ich podjęcie dzisiaj wiąże się głównie z koniecznością dostosowania podstawy prawnej funkcjonujących do tej pory uchwał w sprawie postępowania rekrutacyjnego do zmienionych przepisów oświatowych, czyli wejście w życie przepisów prawa oświatowego i ustawy, przepisy wprowadzające prawo oświatowe wymuszają dostosowanie obowiązujących uchwał w sprawie kryteriów rekrutacji. W przypadku uchwały określającej kryteria rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia do Pałacu Młodzieży w Gdańsku zmienia się tylko i wyłącznie podstawa prawna. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie projekt. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1028. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1029. Pan dyrektor Krygier. Panie przewodniczący, szanowni państwo, również w tym przypadku, a więc w uchwale w sprawie określenia kryteriów rekrutacji na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego na zajęcia do GOKW-u, również w tym przypadku zmienia się tylko i wyłącznie podstawa prawna dostosowana do zmienionych przepisów oświatowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji, opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1029. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1030. Pan dyrektor Krygier. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, również w tym przypadku, a więc w uchwale w sprawie wprowadzenia kryteriów rekrutacji na pierwszym etapie postępowania do Bursy Gdańskiej, podstawą zmiany jest zmiana podstawy prawnej, czyli wejście w życie przepisów ustawy prawo oświatowe. Również zmiana, która pojawia się w paragrafie pierwszym. Na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane pod uwagę są kryteria ustawowe, jak również te, które określa organ prowadzący. I te kryteria ustalone przez organ prowadzący w tym roku to sieroctwo kandydata, w tym pełnoletniego opuszczającego placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub rodzinę zastępczą, pobieranie nauki w branżowej szkole specjalnej pierwszego stopnia, tytuł laureata konkursu lub olimpiady przedmiotowej na szczeblach wojewódzkim, ogólnopolskim, międzynarodowym, posiadanie przez kandydata rodzeństwa, który jest wychowankiem Bursy Gdańskiej. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem druku 1030, proszę nacisnąć podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 31 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1031, pan dyrektor Krygier. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, nim druk 1031. Chciałbym też państwa poinformować, a także mieszkańców Gdańska, że rekrutacja do przedszkoli i szkół podstawowych rozpoczyna się wyjątkowo późno w tym roku, bo 24 kwietnia, ale ma to związek z tym, że przepisy wykonawcze zostały wydane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej dopiero w drugiej połowie marca. Także jeżeli ktoś ma jeszcze wątpliwości, dlaczego tak długo, to warto to prześledzić. Proszę pamiętać, że przyjęta przez państwa uchwała wejdzie w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Także termin 24 kwietnia jest najszybszym możliwym, aby taką rekrutację rozpocząć. Jednocześnie chcę podziękować wszystkim państwu radnym i wszystkim gdańszczanom za odwiedziny podczas dni otwartych we wszystkich szkołach podstawowych. Jeszcze takie dwie soboty można odwiedzić nasze placówki, by wybrać je dla sześciolatków. Jeszcze coś pan dyrektor dodaje? Nie, już pan dyrektor nie dodaje, tylko powiem, że komisja opiniowała pozytywnie. Druk 1031. Nie ma głosów w dyskusji. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1032. Pan dyrektor Krygier. Sekundę, panie dyrektorze, tylko teraz proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, również w tym przypadku zmiana podstawy prawnej jest podstawą do, jest powodem zmiany uchwały obowiązującej do tej pory. Tutaj też drobna zmiana w kryterium siódmym.
a więc kandydat, który uczęszcza w bieżącym roku szkolnym do przedszkola położonego w obwodzie szkoły podstawowej, do której składany jest wniosek, zwiększona została liczba punktów, brana pod uwagę, a więc nie 10 jak do tej pory, a 20 punktów, stąd to kryterium zostało w uchwale wzmocnione. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Edukacji opiniowała pozytywnie. Druk 1032. Głosów nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć policzek. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo i również państwu za sprawne przeprowadzenie tej serii uchwał związanych z edukacją. Przechodzimy już się, bo pani dyrektor już tam Szylturek jest z nami, czyli sprawy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Zaczynamy, sekundę, bo zaraz musi pojechać na dół ekran. Zaczynamy od druku 1021 z autopoprawą. Bardzo proszę, pani dyrektor Edyta Damszyl-Turek. Dzień dobry, witam państwa. Trochę przepraszam za mój głos. Tak jak pan przewodniczący powiedział, uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Jelitkowo wejścia na plaży numer 63 i 64 na przedłużeniu ulicy Piastowskiej w mieście Gdańsku. Celem planu było umożliwienie realizacji kolejnego już szaletu ogólnodostępnego, publicznego na terenie plaży. Na poprzedniej sesji Wysoka Rada Miasta Gdańska podejmowała trzy uchwały w sprawie możliwości realizacji szaletów. To jest kolejna z tych uchwał. Tym razem jesteśmy w Jelitkowie. I tak jak powiedziałam, plan umożliwia realizację szaletu o powierzchni 35 metrów kwadratowych w liniach zabudowy, które są tutaj zaznaczone. Projektantka pokazuje o wysokości 3,5 metra. W ramach planu utrzymujemy istniejące przeznaczenie terenu, zarówno plażę, jak i wydmę oraz ciągi piesze łączące właśnie ulicę Jantarową z plażą. Na tym terenie 002 U52 znajduje się obiekt należący do Urzędu Morskiego i w ramach planu miejscowego jest dopuszczana niewielka możliwość rozbudowy tego obiektu do 150 metrów kwadratowych, też w liniach zabudowy, które zostały określone. Natomiast na pozostałym terenie będzie można prowadzić, Urząd Morski będzie mógł dalej prowadzić swoją działalność dydaktyczną dla dzieci i młodzieży, ponieważ na tym terenie znajduje się sztuczna wydma. Plan miejscowy umożliwia wprowadzenie małej architektury, aby jeszcze bardziej rozbudować tą wydmę, między innymi umożliwia realizację pomostów nad tą wydmą. Plan był wyłożony do publicznego wglądu w lutym 2017 roku i w ustawowym terminie wpłynęło jedno pismo z 7 uwagami. Uwagi złożył Polski Klub Ekologiczny. Uwagi dotyczyły między innymi ograniczenia powierzchni tymczasowych obiektów usługowych na plaży. Ta uwaga została odrzucona ze względu na to, że dla całej plaży jest urządzany plan zagospodarowania przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Ten plan urządzenia zagospodarowania plaży jest każdorazowo uzgadniany z Urzędem Morskim, w ramach kompetencji których znajduje się cały pas techniczny brzegu morskiego. Kolejne uwagi dotyczyły przeznaczenia na terenie Urzędu Morskiego pozostałej części nieruchomości pod teren zielony. My, tak jak już mówiłam, w liniach zabudowy jest możliwa niewielka rozbudowa istniejącego budynku. Na pozostałym terenie jest zakaz zabudowy. Dopuszczamy tylko i wyłącznie małą architekturę, żeby móc poprawić, czyli rozbudować tą sztuczną wydmę. Ponadto uwagi dotyczyły określenia czy wylistowania, jakie urządzenia są dopuszczane w terenach. Poprzez urządzenia rozumiemy między innymi ogrodzenie czy też przyłącza, które są możliwe do realizacji tam, gdzie znajdują się obiekty, a w tym wypadku tylko obiekt Urzędu Morskiego i toaleta. Ponadto uwagi dotyczyły też
sprzeciwu wobec zapisywania dopuszczenia w planie miejscowym możliwości realizacji sieci magistralnych. Ta uwaga też została odrzucona ze względu na to, że plan nie determinuje tego, że ta inwestycja, ta sieć będzie realizowana. Natomiast jak najbardziej powinniśmy zabezpieczać taką możliwość, aby w momencie rozbudowy czy uzupełnienia sieci, czy też realizacji nowej zabudowy, te sieci można było zrealizować, aby uzupełnić tą infrastrukturę techniczną w tym obrębie, w tym rejonie pasa nadmorskiego. I to już, aha, jeszcze uwagi dotyczyły, aby uzupełnić zapisy w planie miejscowym, żeby doprowadzić media z istniejących sieci, natomiast wykreślić zapis, który dopuszcza sieć ciepłowniczą. Na dzień dzisiejszy oczywiście tej sieci nie ma, ale plan miejscowy przeznacza docelowe zagospodarowanie i jest tutaj możliwość zarówno z niskoemisyjnych źródeł ogrzewać, jak i też docelowo z sieci. Czyli te uwagi zostały nieuwzględnione i prezydent wnosi o uchwalenie. Dziękuję bardzo. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego opiniowała pozytywnie projekt. Głos dyskusji pan radny Mariusz Andrzejczak. Pani dyrektor, ja mam tylko tutaj takie jedno pytanie, bo w tych uwagach do wszystkich planów, które robimy, dostosowujemy tą infrastrukturę pod to, żeby obsługiwać no i turystów i mieszkańców. Były takie zarzuty często tego Polskiego Klubu Ekologicznego, że fragmentarycznie ten pas tak robimy, ale ja rozumiem, że to też są szerokie ustalenia z Urzędem Morskim, prawda, bo to są tereny też w administracji Urzędu Morskiego i tu jest taka obawa, że my coś jeszcze gruntowniej zmieniamy, ale rozumiem, żeby to wytłumaczyć, przeciąć, że to po prostu podlega też szerokiej konsultacji z Urzędem Morskim i ten fragment chyba wydm też jest nawet na wniosek urzędu zmieniany, prawda? Sekundę. Bardzo proszę pani dyrektor. Wysoka Rado, u nas w Gdańsku cały pas nadmorski zachodni, czyli od granicy z Sopotem do Brzeźna, posiada obowiązujące plany miejscowe. Obowiązujące plany miejscowe. W ramach tych planów miejscowych jest ustalone plaża, wydma, czy też dojścia piesze. Tylko i wyłącznie te zmiany, które są obecnie procedowane przez Biuro Rozwoju Gdańska i sukcesywnie przez Radę uchwalane, niewielkie fragmenty, czy w Brzeźnie, czy w Jelitkowie, dopuszczają właśnie możliwość realizacji szaletów ogólnopublicznych. Natomiast obowiązujące zapisy planu miejscowego dla całego tego pasa nadmorskiego zabezpieczają zarówno walory przyrodnicze, jak i ekologiczne tego obszaru. Tak jak pan radny powiedział, cały teren jest w kompetencji Urzędu Morskiego i naprawdę tutaj Urząd Morski bardzo szczegółowo pilnuje, co ogranicza możliwości ekspansji na wydmy, na wydmy czy też na tereny tutaj plaży. Także nic nie będzie można było dodatkowo zrealizować poza tylko tymi elementami, które są w planach miejscowych. A te sieci są niezbędne do tego, aby móc się podłączyć po prostu w ramach przyłączy, bo przecież tam tej infrastruktury nie było, bo nie było potrzeby prowadzenia. Także jest to standardowy też zapis we wszystkich planach miejscowych. Dopuszczamy, bo nigdy nie wiadomo, w jakim momencie będzie możliwość poprowadzenia tych sieci, potrzeba poprowadzenia tych sieci. Dziękuję bardzo. Nie ma więcej głosów w dyskusji. Szanowni Państwo, wysłuchaliśmy wszystkich uwag również wniesionych do tego planu. I przystępujemy do głosowania, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu. Kto z pani i panów jest za podjęciem druku 1021? Bardzo proszę, z autopoprawką, tak? Proszę o naciśnięcie i podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 30 radnych za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1022. Pani dyrektor Damszak-Turek. To się nam stało. Bardzo proszę. Kolejny plan w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brzeż Dolny, Browar
3 przy ulicy Kilińskiego w mieście Gdańsku. Granicami planu objęto powierzchnię w granicach dawnego browaru właśnie we Wrzeszczu. Jest to powierzchnia około 3 hektarów. Głównym celem była weryfikacja granic obszaru A. Granic obszaru A, na którym dopuszcza się zabudowę o wysokości do 23 metrów. Na pozostałym obszarze jest to wysokość 19 metrów. Ta zmiana wynikała ze zmiany zamiarów inwestycyjnych właściciela terenu, ponieważ przewidywał we wstępnej koncepcji, że ten obiekt będzie obiektem usługowym. Natomiast w momencie zmiany zamiarów inwestycyjnych zasadne było, aby tutaj się pojawiła funkcja mieszkaniowa, ze względu na to, że obszar jest objęty ścisłą ochroną konserwatorską. Należało zmodyfikować zapisy, które umożliwiają prawidłowe doświetlenie górnych kondygnacji na funkcje mieszkaniowe i taki był główny cel. Ponadto w wyniku trwających działań inwestycyjnych zabytkowe obiekty browaru są adaptowane na funkcje usługowe i mieszkaniowe, czyli to też przesądzało na tym, aby te funkcje mieszkaniowe tutaj powstały. W większości teren jest terenem prywatnym, bądź osób prywatnych, bądź też w użytkowaniu wieczystym firm. Zmiany, które zostały dokonane na podstawie ustaleń funkcjonalno-przestrzennych, również w konsultacjach i w uzgodnieniu z Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków odzwierciedlają się w ten sposób, że został zmieniony zakres obszaru A, na którym dopuszcza się zabudowę w wysokości 23 metrów. Zostało bardziej doprecyzowane określenie przedmiotu i zakresu ochrony obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zostały zmodyfikowany przebieg obowiązujących i maksymalnych nieprzekraczalnych linii zabudowy. Dostosowane już do stanu istniejącego i obiektów objętych ochroną konserwatorską. Została wprowadzona niewielka korekta przebiegu zalecanego ciągu pieszego łączącego ulicę Kilińskiego z ulicą Grażyny w związku z realizacją już budynku, który dopuszcza przejście bramne. Na wniosek właściciela terenu zostało wyłączenie możliwości realizacji obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 metrów i wprowadzono nieznaczne zmiany lokalizacji dwóch dominant kompozycyjnych północnej części zespołu browaru. Dla całego obszaru planu ustalono stawkę 30%. Ustalenie przestrzeni publicznej wraz z placem o charakterze śródmiejskim oraz ciągami pieszymi może skutkować koniecznością wykupu około 0,5 hektara gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym. Projekt planu był wyłożony w lutym 2017 roku. W ustawowym terminie do projektu planu nie wniesiono uwag. Prezydent wnosi o uchwalenie. Dziękuję bardzo. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, opinia pozytywna. Głosów, dyskusji nie ma. 1022 druk. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. 1023, pani dyrektor, bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Hemryn, ulicy Platynowej i Czyrynberga. Niewielki fragment terenu o powierzchni ponad 1 hektara położony w dzielnicy Hełm pomiędzy ulicą Platynową i Czyrynberga. Celem planu była korekta zapisów dotyczących parametrów zabudowy, które umożliwią realizację krytego kortu tenisowego o konstrukcji pneumatycznej. Dotyczyło zmiany linii zabudowy oraz zwiększenia wysokości zabudowy z 6 do 12 metrów. Z wnioskiem wystąpił właściciel, czyli Spółdzielnia Mieszkaniowa Orunia. Cały teren jest we własności inwestycyjnej, we własności Spółdzielni Mieszkaniowej. Niewielki fragment drogi dojazdowej stanowi ciągu pieszojezdnego, stanowi własność gminy. Co do parametrów, to tak jak już mówiłam, na terenie przeznaczonym pod teren sportu i rekreacji umożliwia się realizację właśnie pneumatycznego przekrycia kortu tenisowego. Tam zmieniona została wysokość zabudowy z 6 na 12 metrów i niewielka modyfikacja linii zabudowy. Natomiast teren 001 utrzymuje parametry w stanie istniejące. Jest tam istniejący budynek mieszkaniowy i te parametry odzwierciedlają ten stan istniejący.
wydzielono również teren ciągu pieszego oraz fragment ulicy Platynowej jako ulicy dojazdowej. Dla całego terenu ustalono stawkę 30%. Plan był wyłożony w styczniu bieżącego roku. W ustawowym terminie uwagi nie wpłynęły. Prezydent prosi o uchwalenie. Dziękuję. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1023. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 32 radnych za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1024. Pani dyrektor Damszek-Turek. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Górki Zachodnie, rejon ulicy Łowickiej i przełom 2. Teren położony w Górkach Zachodnich, tak jak w tytule, pomiędzy ulicą Łowicką i Przełom oraz nabrzeżem Martwej Wisły. Dość duży teren o powierzchni ponad 12 hektarów. W większości jest to teren należący do Stoczni Wisły i właśnie Stocznia Wisła wnioskowała o zweryfikowanie obowiązujących zapisów planu miejscowego. Chodzi o parametry zabudowy i wysokość, aby umożliwić realizację nowoczesnej hali produkcyjno-usługowej, aby móc prowadzić, realizować cel, czyli budowę statków przez cały rok. Chodzi o to, żeby ta hala umożliwiła całoroczną realizację budowy statków. W granicach planu znajdują się również ogródki działkowe Wisełka 2 w użytkowaniu wieczystym, no i grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym. Niewielki fragment działki gminy. Obowiązujący plan z 2008 roku przeznacza tutaj funkcję produkcyjno-usługowo-składową PU42, czyli jak najbardziej zasadne jest, aby umożliwić poprawę tutaj funkcjonowania tej stoczni, aby mogła się ona rozwijać. To też jest jednym z głównych kierunków rozwoju miasta. Wsparcie przemysłu tutaj portowego, stoczniowego. Prezydent wnosi o uchwalenie. Dziękuję. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, opinia pozytywna. Głos w dyskusji pan radny Andrzejczak. Ja tylko chciałem pani dyrektor dopytać, to jest na terenie gdzieś Stocznia Wisła, to jest ten rejon? Dobrze, dziękuję. Tak, wystarczy. Dobra. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1024. Kto z pań i panów jest za podjęcie, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Następny druk to jest 1025. Pani dyrektor, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w główne miasto rejonicy Świętego Ducha i Mydlarskiej w mieście Gdańsku. Jest to kolejny plan, który zmieniamy ze względu na wymóg dostosowania zapisów do rozstrzygnięcia Sądu Wojewódzkiego z 2014 roku. Zmiana planu będzie dotyczyła tylko i wyłącznie modyfikacji, czyli zmniejszenia wskaźników parkingowych dostosowanych do możliwości przedmiotowego obszaru, czyli kontynuacja istniejącej możliwości zabudowy, odbudowy pod jakby głównego miasta. Niewielki teren o powierzchni 0,17 hektara. Cały obszar jest wpisany do rejestru zabytków, na którym obowiązuje pełna ochrona konserwatorska stanowisk archeologicznych i grunt stanowi własność gminy miasta Gdańska. Dlatego obszar obowiązuje plan z 2003 roku. Prezydent wnosi uchwalenie. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, opinia pozytywna. Druk 1025. Przypomnę, głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do druku 1015. Pani dyrektor, bardzo proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania cmentarz Łostowiczki, część wschodnia.
plan bardzo duży, o powierzchni powyżej 34 hektarów. W części, w większości nie posiada, na tym obszarze nie ma planów miejscowych. Celem podjęcia planu miejscowego jest umożliwienie nieznacznej rozbudowy cmentarza Łoskotowickiego w części południowej pomiędzy właśnie istniejącym cmentarzem a Aleją Armii Krajowej. Na pozostałym części będzie po prostu kontynuacja, czyli utrzymanie funkcji, która jest na dzień dzisiejszy, czyli cmentarz. Również w ramach planu miejscowego zostanie dostosowana korekta układu komunikacyjnego do stanu istniejącego, do wydzieleń działek. W niewielkiej części również zostaną uwzględnione, przeanalizowane możliwości zmiany sposobu zagospodarowania w części północnej planu. Tam jest wniosek właściciela prywatnego. Prezydent wnosi o uchwalenie. Dziękuję. Komisja Zagospodarowania Przestrzennego, opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1015. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 30 za, 0 przeciwny, 0 wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Druk 1016. Pani dyrektor Lamsza. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Brętowo, rejon ulicy Słowackiego 125-2 w mieście Gdańsku. Ja tylko przypomnę, że ten plan ma długą historię. Państwo już dwa razy uchwalaliście ten plan. Nie udało nam się doprowadzić procedury do końca, ponieważ wojewoda wprowadzał rozstrzygnięcia nadzorcze. Myśmy się również zażalali na to, trafiliśmy do sądu. Niestety nie udało nam się wygrać. Po raz kolejny przystępujemy właśnie do sporządzenia tego planu. Jest to niewielka nieruchomość, działka prywatna. Celem zmiany planu jest umożliwienie poprawy zainwestowania tej nieruchomości właścicielowi prywatnemu, czyli zniesienie zakazu wtórnych podziałów działek, nie ma to uzasadnienia historycznego, oraz weryfikacja zapisów dotyczących odległości od Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. W obowiązującym planie jest tam 30 metrów. Te przepisy się zmieniły, nie ma potrzeby takiej możliwości tak odsuwać tej zabudowy od lasu. W związku z powyższym, że nie udało się do tej pory zrealizować celu podjęcia uchwały, prezydent jeszcze raz prosi o uchwalenie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Głos w dyskusji pan radny Wojciech Stybor. Dziękuję panie przewodniczący. Ja mam takie pytanie dotyczące samego podmiotu. To jest, bo tam się znajduje w okolicy salon motocyklowy, o ile się dobrze orientuję. Czy jakby to dotyczy salonu motocyklowego, czy inwestora prywatnego, który jest obok? Już sekundę. Bardzo proszę. To jest dalej, salon samochodowy jest tutaj. Natomiast to jest działka przed terenami ogrodów, działka przed. I tam na dzień dzisiejszy tam są, to jest teren prywatny osoby fizycznej. Na dzień dzisiejszy są tam trzy budynki, w tym jeden budynek mieszkalny i dwa gospodarcze w stanie, bardzo złym stanie technicznym. Jest tam, o ile pamiętam, cały czas wisi tablica na sprzedaż, natomiast budynki są nieużytkowane. Popadają w ruinę, właściciel no, usiłuje coś tam zrobić, natomiast na dzień dzisiejszy mam bardzo ograniczone możliwości inwestowania na tym obszarze. Dziękuję. Już daję głos pan radny Zdanowicz. Bardzo proszę. Chciałem tylko się zapytać, jaka to jest powierzchnia tej działki? ~1600 m². I pan radny Andrzejczak. Pani dyrektor, ja tylko chciałem dopytać, czy to nie jest ta działka, gdzie wycięto te drzewa w ramach Lex Szyszko przy Słowackiego? Nie. Dziękuję bardzo. Sekundę. Nic? Nie, to nie jest działka, na której wycięto te drzewa. Tam jest niewiele drzew po drugiej stronie Słowackiego. Dziękuję. Druk 1016. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję.
30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Dziękujemy pani dyrektor za sprawną tą drukę. Będą dwa druki, po kolei będzie referowała pani przewodnicząca Owczarczak, bo to dotyczą druki, które wnioskodawcą Komisja Zagospodarowania Przestrzennego. Zaczynamy od druku 1046. Bardzo proszę, pani przewodnicząca. Szanowni Państwo, projekt uchwały w sprawie zaliczenia ulic Szafranowej i Świętego Brata Alberta w Gdańsku do kategorii dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych do dróg gminnych zalicza się drogi o znaczeniu lokalnym, które nie zostały zaliczone do innych kategorii z wyłączeniem dróg wewnętrznych. Zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, tereny, na których znajdują się ulica Szafranowa i Świętego Brata Alberta, są przeznaczone pod drogi publiczne. Mają charakter lokalny i uzupełniają sieć dróg podstawowych, dlatego zachodzi potrzeba zaliczenia ich do kategorii dróg gminnych. Uprzejmie proszę o podjęcie uchwały. Dziękuję. Nie ma głosów w dyskusji. Druk 1046. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. I następny, jak już mówiłem, 1047. Bardzo proszę pani przewodnicząca Owczarczyk. I kolejna uchwała podobna, tym razem dotycząca zaliczenia ulic Grupy Łuczniczej, Hokejowej, Saneczkarskiej i Podleckiego w Gdańsku do kategorii dróg gminnych. Podobnie jak w przypadku poprzednich dwóch ulic, są to ulice o znaczeniu lokalnym. Zgodnie z zapisami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego również przeznaczone są pod drogi publiczne, dlatego proszę o podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Głos w dyskusji pan radny Marek Bumpis. Nie. Przepraszam, pomyłka. Dobra. Nie ma głosu. 1047. Kto z pań i panów jest za podjęcie, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1033. I teraz poproszę pana dyrektora Koczota, bo to jest nadanie nazwy ulicy. Już panie dyrektorze, bardzo proszę. Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie nadania nazwy ulica Bolesława Leśmiana. W Gdańsku, w Rzeszczu Górnym, ulicy położonej na północny wschód od ulicy Bernarda Szanowskiego, której lokalizację określa załącznik do uchwały, nadaje się nazwę ulica Bolesława Leśmiana. Z wnioskiem nadanie nazwy ulica Bolesława Leśmiana wystąpiła grupa inwestycyjna HOSSA, właściciel drogi wewnętrznej. Konieczność nadania nowej nazwy ulicy jest konsekwencją realizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, w wyniku której realizowana jest inwestycja garnizon, polegająca na budowie domów mieszkalnych i usługowych. Zaprojektowanie numeracji porządkowej wymaga nadania nowej nazwy ulicy. Pas drogowy u drogi wewnętrznej został wydzielony geodezyjnie i stanowi własność wnioskodawcy. Projektowana nazwa ulica Bolesława Leśmiana nawiązuje tematycznie do przyjętego na tym obszarze klucza odnoszącego się do autorów literatury polskiej, istniejących ulic Cypriana Kamila Norwida, Birona Białoszewskiego, Antoniego Słonimskiego, Mariana Hemera i Edwarda Stachury. Wobec powyższego Prezydent Miasta Gdańska wnosi o podjęcie uchwały o nadanie nazwy ulica Bolesława Leśmiana. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Turystyki opiniowała pozytywnie ten projekt. Głosów w dyskusji nie ma. 1033. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1034. Pan dyrektor Koczot. Projekt uchwały Rady Miasta Gdańska w sprawie nadania ulica Migdałowa w Gdańsku Ujeścisku Ostowicach, ulicy położonej w rejonie ulicy Olechowej, której lokalizacja określa załącznik do uchwały, nadaje się nazwę ulica Migdałowa. Konieczność nadania nowej nazwy jest konsekwencją realizacji miejscowego planu przestrzennego, w wyniku której wydzielono nowe działki przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe. Zaprojektowanie numeracji porządkowej wymaga nadania nowej nazwy ulicy.
projektowana nazwa ulica Migdałowa nawiązuje tematycznie do przyjętego na tym obszarze klucza odnoszącego się do nazw drzew i krzewów. Istniejące tam ulice to ulica Olchowa, Cedrowa, Magnoliowa. Wobec powyższego Prezydent Miasta Gdańska wnosi o podjęcie uchwały o nadanie nazwy ulica Migdałowa. Dziękuję. Komisja Kultury i Turystyki opinia pozytywna. Głosów w dyskusji nie ma. Druk 1034. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć poniżej rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Druk 1017. Pan przewodniczący Komisji Kultury i Turystyki Marek. Sekundę już można. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. W naszej uchwale Rady Miasta dotyczącej zastosowanych przy nadawaniu nazw ulicom, placom i innym terenowym obiektom publicznym oraz drogom wewnętrznym w Gdańsku obowiązuje słuszna zasada, że nowe nazwy nie mogą powtarzać nazw istniejących lub być do nich podobne w sposób mogący wprowadzić w błąd przy ich stosowaniu. Około rok temu zgłosili się do mnie radni z dzielnicy Śródmieście i wspólnoty Świętej Barbary Długich Ogrodów. Wyszli z inicjatywą nazwania parku, który jest za kościołem Świętej Barbary, imieniem Świętej Barbary. Dość długo analizowaliśmy na komisji tę sytuację i stwierdziliśmy, że racje historyczne tego miejsca, gdzie istniał zespół kościoła Świętej Barbary, gdzie oprócz miejscowej parafii Świętej Barbary były również przytułek Świętej Barbary, potem szpital Świętej Barbary, przytułek Świętej Barbary, powstał cmentarz Świętej Barbary, w wieku XIX szkoła Świętej Barbary. Z tych względów wydaje mi się, że uzasadnione byłoby, gdyby znajdujący się wzdłuż ulicy Świętej Barbary dawny cmentarz o tej właśnie nazwie stał się parkiem. Byłoby to nawiązanie do historii tego miejsca, zespołu historycznego. Byłaby to nazwa związana z tożsamością miejsca, nie byłaby nazwą mylącą. Dlatego też zdecydowaliśmy się zaproponować Wysokiej Radzie poprawkę właśnie w takiej formie. W Gdańsku jest wiele innych zespołów historycznych. Zespół Bożego Ciała, zespół pocysterski i takie przypadki mogą wystąpić. W przypadku parafii Świętej Barbary, ulicy Świętej Barbary, Długich Ogrodów jest to żywa, wrośnięta tkankę miasta dzielnica i taka jest wola mieszkańców. Więc proszę Wysoką Radę o przyjęcie propozycji Komisji Kultury i Turystyki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Komisja, pan również ten projekt opiniował, pan prezydent miasta opiniował pozytywnie. Głosów w dyskusji nie ma. 1017 druk. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za było 22 radnych, 0 przeciwnych, 10 osób wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Druk 1037, pan dyrektor Andrzej Trojanowski. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, szanowni państwo, bardzo proszę o przegłosowanie uchwały, która umożliwi nam naprawienie błędu, który popełniliśmy przy procedurze uchwalania naszej uchwały. I to niezwykle istotne, ponieważ dotyczącej nazwy naszej jednostki. Otóż powinno być Gdański Ośrodek Sportu, a zapisaliśmy Gdański Ośrodek Sportu w Gdańsku. Ażeby ujednolicić nazwy zarówno w uchwale, jak i w załącznikach, bardzo proszę Wysoką Radę o uchwalenie tej uchwały. Czy nazwa teraz brzmi jak, żebyśmy wiedzieli? Gdański Ośrodek Sportu. Gdański Ośrodek Sportu. Tutaj mamy druk 1037, tak? Druk 1037, ja jeszcze sprawdzę. O nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku. Tak? Tak ta nazwa ma brzmieć. Dobra. Dziękuję. 1017 druk. Głosów w dyskusji nie ma. Opinia Komisji Sportu była pozytywną opinią. Kto z pań i panów jest za podjęciem druku
już tylko przedstawię. 1037, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za było 29 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Tutaj jeszcze powiem, bo pani radna zgłasza. Panie dyrektorze. Właśnie, to jest. Ja dlatego. Ale ja. Przed chwilą pytam. Panie dyrektorze, bo cały czas jeszcze wracam do tego, bo tutaj pani radna jeszcze zgłasza i dlatego się zapytałem. Zmienia nazwę w sprawie przekształcenia Zakładu Budżetu Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w jednostkę budżetową o nazwie Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gdańsku. To jest pierwotna uchwała, na bazie której powstał Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. I zawsze będzie tą pierwotną uchwałą. Nie ma innej możliwości. Nie ma innej możliwości. Dobra. Nie, bo ty, żeby to wyjaśnić. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. 29 było za, 0 przeciwnych, ze wstrzymujących. Uchwała została podjęta. I szanowni państwo, przechodzimy do druku 1014 z autopoprawką. Referuje pani Ewa Adamska, kierownik do spraw kultury. Już sekundę, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, uchwała w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego celem prowadzenia wspólnej polityki kulturalnej miasta. Środki finansowe w wysokości 2 milionów złotych zostaną przeznaczone na realizację wspólnych projektów kulturalnych miasta i województwa pomorskiego. Projekty realizowane w 2017 roku przez Teatr Wybrzeże, Operę Bałtycką, Polską Filharmonię Bałtycką, Nadbałtyckie Centrum Kultury i Muzeum Narodowe w Gdańsku mają na celu zaangażowanie działających instytucji kultury w prowadzenie wspólnej polityki kulturalnej miasta. Wszystkie wymienione instytucje kultury są zlokalizowane w Gdańsku, a także należą do najważniejszych w województwie pomorskim, a ich działalność służy promocji Gdańska. Dzięki przeznaczonym przez gminę środkom instytucje kultury będą mogły zrealizować dodatkowe przedsięwzięcia artystyczne w bieżącym roku, wykorzystując w pełni swój potencjał twórczy, a także zapewnić wysokiej rangi przeżyć artystycznych. Dziękuję bardzo. Komisje dwie opiniowały, kultury i turystyki pozytywnie, strategii budżetu pozytywnie. Druk 1014 za tą poprawką. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Pani dyrektor Kuś już jest, to jest druk 1035 z autopoprawką. Tak, bardzo proszę pani dyrektor. Wysoka Rado, bardzo proszę o przyjęcie uchwały w sprawie uchwalenia bazy priorytetów inwestycyjnych. Dokument ten został przygotowany i opracowany w oparciu o procedurę przyjętą w 2012 roku. Opiera się w głównej mierze na strategii rozwoju Gdańska przyjętej w 2015 roku oraz programach operacyjnych do strategii uchwalonych w 2016 roku. Cała baza skonstruowana jest w ten sposób, że w każdym programie operacyjnym wydzielone są dwie grupy projektów inwestycyjnych. Pierwsza grupa to przedsięwzięcia do realizacji do roku 2023 i tutaj pakietem, z którego czerpaliśmy projekty do wpisania, jest pakiet Inwestycje 2020, który pan prezydent w 2015 roku zaprezentował mieszkańcom jako plan do realizacji właśnie do roku 2023. I te przedsięwzięcia ułożone są w poszczególne programy operacyjne z wykazaną wartością szacunkową, wskazaną dzielnicą oraz powiązanymi innymi kluczowymi działaniami z innych programów operacyjnych. Drugą grupą w każdym z programów są przedsięwzięcia do zaprogramowania i tutaj okres realizacji tych projektów jest zgodny z zakresem strategii, czyli 2030 roku.
co nie zmienia, co nie wstrzymuje wprowadzania tych zmian, tych projektów wcześniej do wieloletniej prognozy finansowej bądź budżetu w przypadku, kiedy pojawią się dodatkowe środki finansowe bądź się zewnętrzne źródła finansowania. Ważną informacją jest ta, że przedsięwzięcia do realizacji do 2023 roku mają pokrycie po stronie wkładu własnego w wieloletniej prognozie finansowej. Część projektów, które wpisują się w programy unijne, warunkowana jest pozyskaniem zewnętrznych źródeł finansowania, w głównej mierze środków unijnych. Jeśli chcielibyśmy utrzymać strukturę finansowania zewnętrznego, podobnie jak w poprzednim okresie finansowania unijnego, chcielibyśmy w 50% inwestycje finansować ze źródeł zewnętrznych. W tej chwili kalkulujemy, że byłaby to niezbędna kwota, to jest kwota około 2 miliardów złotych. Jeśli uda się ją pozyskać do końca 2023 roku, pakiet przedsięwzięć do realizacji do roku 2023 jest realny do zrealizowania. Dziękuję bardzo. Opiniowała to 9 komisji, nie opiniowała tylko komisja rewizyjna. Pozostałe nasze komisje Rady Miasta Gdańska opiniowały pozytywnie. Głos dyskusji pani radna Dunajewska. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja chciałam tylko przypomnieć, powiedzieć z dumą, że nareszcie z tej bazy priorytetów inwestycyjnych spadła nam tak ważna inwestycja jak pogotowie socjalne dla osób nietrzeźwych. Czekaliśmy długo na realizację tego zadania. Kilkanaście dni temu to pogotowie zostało otwarte. Ale też wczoraj miałam okazję uczestniczyć w otwarciu, oficjalnym otwarciu rozbudowanego Domu Pomocy Społecznej Ostoja. To też taka rzecz, która czekała na swoją realizację wielu lat z różnych względów. I przy okazji chciałabym bardzo podziękować marszałkowi województwa pomorskiego Mieczysławowi Strugowi za to, że doinwestował z pieniędzy PFRON-u tę rozbudowę. Przekazał 1 000 000 zł, natomiast z budżetu miasta Gdańska wygenerowaliśmy całe 2 000 000. Naprawdę opieka nad osobami bezdomnymi w tym Domu Pomocy Społecznej zyskała 1000 razy lepszą jakość. Naprawdę ten dom jest domem w tej chwili na miarę potrzeb ogólnopolskich, a nawet europejskich, z czego się bardzo cieszę. W BPI mamy jeszcze taką bardzo ważną dla w mojej działce spraw społecznych inwestycje. Nazywa się to pogotowie socjalne, pogotowie opiekuńcze, tak. Inwestycja miała się zacząć w tym roku już, natomiast pojawiły się nowe przesłanki. Być może będą duże zmiany ustawowe w opiece nad dziećmi w tych pogotowiach opiekuńczych. W związku z tym trzeba było zmienić cały plan budowy, żeby w przyszłości być może, jeżeli pogotowia opiekuńcze zostaną zlikwidowane, te budynki zostały przekazane na przykład osobom starszym, na przykład na domy sąsiedzkie. Czyli jakby, żeby trochę zwiększyć elastyczność funkcji, które można w tych domkach realizować. Wcześniej było takie założenie, że miały to być budynki dokładnie jeden do jednego przełożone z gdańskich domów dziecka. No, ja tutaj chciałam bardzo podziękować zespołowi prezydenta Kowalczuka za taką czujność, bo być może gdybyśmy się pośpieszyli z inwestycją, to byłoby tak, że mielibyśmy domy niedostosowane w przyszłości do innych funkcji. Tam jest kwestia oczywiście między innymi wind, bo osoby starsze, osoby niepełnosprawne oczywiście na piętro nie wejdą, a tutaj przewidzieliśmy ewentualne perturbacje w dalszym prowadzeniu tego pogotowia, za co jeszcze raz bardzo dziękuję. I generalnie w tym BPI znalazło się wiele inwestycji takich istotnych dla pomocy społecznej, ale też dla moich dzielnic okręgu numer 1. To naprawdę ważne inwestycje i bardzo dobra informacja dla mieszkańców mojego okręgu. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Borawski. Dziękuję, panie przewodniczący.
Co do samego BPI, to chciałem podziękować za to, że ten dokument jest teraz bardzo przejrzysty, jeżeli chodzi o jego strukturę i też, że został podzielony pomiędzy dzielnice. Myślę, że polityką zarówno prezydenta, jak i rządzącego klubu w Radzie Miasta Gdańska jest istotne to, aby wiele z tych inwestycji, które prowadzimy, to były inwestycje dzielnicowe. I myślę, że przyjmując taki dokument jak BPI, zainteresowani mieszkańcy będą mogli zobaczyć dokładnie, co się w ich dzielnicach będzie działo w najbliższych latach. Także bardzo cenny jest ten podział. Natomiast co do samego przyjęcia BPI, trochę antycypując już jego przyjęcie, chciałem zwrócić Państwa uwagę, że w miesiącu maju wrócimy znowu do programów operacyjnych, do strategii miasta Gdańska i właśnie w oparciu o dzisiaj przyjęty BPI będziemy znowu o tych programach operacyjnych rozmawiać, bo właśnie przez przyjęcie BPI one się wypełnią treścią. Także już uczulam Państwa, że znowu w miesiącu maju, tak jak dwa lata temu, będą wspólne posiedzenia wielu komisji i w danym temacie będziemy się tymi tematami zajmować. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan radny Mariusz Andrzejczak. Ja bym też chciał podziękować za to, że w program inwestycyjny miasta znacząco się poszerzył, szczególnie o takie inwestycje, o które zabiegaliśmy od lat, między innymi boisko sportowe na ulicy Kościerskiej po Euro 2012. Teraz trzymamy kciuki, aby Ministerstwo Sportu udzieliło też dotacji celowej na modernizację tego boiska, a także poszerzenie tej bazy sportowej przy Gdańskim Zoo, bo to świetnie by uzupełniło mapę obiektów sportowych nie tylko w dzielnicy Oliwa, ale też w Gdańsku. No, trzeba też zwrócić uwagę, że włączamy też, i to akurat też niedaleko, kuźnię wodną i też środki na rewitalizację tego obiektu, za co uprzejmie też dziękuję, że tak szybko te prace przebiegają. I kolejna też bardzo ważna rzecz, no to są oczywiście drogi, które zawsze nam brakuje środków na drogi, ale szczególnie w takich dzielnicach południowych jak Osowa, tych dróg też nam trochę przybywa. I na koniec już ostatnia rzecz też związana z Oliwą, no to cała też program rewitalizacji parku, ale też mały park dzielnicowy na Żeromskiego, 1,5 miliona, za co bardzo dziękujemy, bo to jest inwestycja, na którą od 8 lat czekaliśmy, także dziękujemy za wpisanie tych wszystkich inwestycji, że się udało nam dużo, dużo ważnych rzeczy wpisać do nowej bazy projektów. Dziękuję. Dziękuję. Pan radny Kowalczyc Andrzej. Ja bym chciał również dołączyć do tych z ciepłym słowem w stosunku do Państwa, do Panów Prezydentów i do Pani Prezydent również. Miasto Gdańsk jest niewątpliwie stolicą, jeżeli chodzi o infrastrukturę ścieżek rowerowych. Ja jestem z tego powodu bardzo dumny, jestem zaszczycony. Co prawda niedzielna telewizja porankowa coś wspomniała z relacji bezpośredniej, że w Gdyni jest najpiękniejsza ścieżka rowerowej, ale mam nadzieję, że to był program sponsorowany. Cieszę się, że miasto dalej inwestuje w ścieżki rowerowe, w infrastrukturę sportową. Jestem szczęśliwy, podobnie jak kolega Mariusz, że boisko przy ulicy Kościerskiej zmieni i powróci do dawnego oblicza. Dziękuję za dom Ostoja, bo to rzeczywiście, jak moja koleżanka Beata Dunajewska, poprawi znakomitą jakość zresztą dobrze działającego domu, ale te inwestycyjne 3 miliony naprawdę spowodują, że podopieczni tego domu będą w bardzo komfortowych warunkach. Wielkie dzięki. Dziękuję bardzo. Pan radny Zdanowicz. Sekundę. Dziękuję, panie przewodniczący. Jak już wszyscy, pani dyrektor, dziękują, to ja też muszę podziękować. To chciałem tutaj przypomnieć wszystkim, że tam jest ten Wydział Rozwojowy, jest taka silna grupa, która jest od lat i zna wszystkie problemy. Zawsze traktują nas, to znaczy radnych, którzy tam chodzą, proszą,
z wielkim szacunkiem i ja dziękuję przy okazji za dom dziennego pobytu na Strzyży. Ale tam troszkę za mało tych pieniędzy. Jeszcze raz przyjdę, żeby to było więcej. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I pan przewodniczący Błaszkowski. Tak, ja chciałem krótko powiedzieć a propos tych inwestycji, które zostały zrealizowane w ramach BPI, to wczoraj też miałem okazję odwiedzić jedną instytucję, mianowicie Pogotowie Socjalne, ekumenicznie, razem z kolegą radnym z PiS-u, panem Łukaszem Hamadykiem, odwiedziliśmy tę, właśnie tę placówkę. Pogotowie Socjalne, czyli Izbę Wytrzeźwień. Oczywiście byliśmy tam oczywiście służbowo, chciałem powiedzieć, nie prywatnie. Bardzo rzeczywiście jest zlokalizowana w bardzo dobrym miejscu, jest dobrze wyposażoną placówką i wydaje się, że spełnia swoje funkcje. Także bardzo dziękuję. Dziękuję. Proszę bez żadnych szczypliwości, jako goście byli. Każdy jest gościem tutaj, słyszę. Czy pani dyrektor coś jeszcze? Tak, i pani... Sekundę, już oddaję głos. Pani dyrektor i pani prezydent, ale sekundę, tylko na mównicę wyjdę. Dobra. To dwie sprawy. Bardzo dziękuję za ciepłe słowa. A druga rzecz, w kontekście autopoprawki chciałabym tylko państwu powiedzieć, że wprowadzone autopoprawką zmiany to są zmiany formalne i porządkowe, nie zmieniają treści uchwały, więc chciałabym, żeby państwo mieli tego świadomość. Pani prezydent Aleksandra Dulkiewicz. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo, no trudno sobie chyba wymarzyć lepszy początek i pierwszy dzień w pracy, kiedy mam szczęście słuchać tak wiele dobrych słów i pochwał pod adresem mojego zespołu. Ja się do nich też przyłączam i myślę, że z obu perspektyw będę mogła jeszcze bardziej to ocenić. Natomiast rzeczywiście pani dyrektor Kuś wraz ze swoim zespołem wykonała bardzo dużą pracę. Mamy rozpisane programy, zaprogramowane na najbliższe lata. Oczywiście nie wszystkie mają jeszcze finansowanie, no ale to już jest nasza praca, żeby szukać tego finansowania, więc dziękuję za te słowa państwa radnych i pani dyrektor Kuś, bardzo, bardzo dziękuję za ciężką pracę i prosimy o jeszcze. Dziękuję bardzo. A jeszcze się zgłosił pan przewodniczący Koralewski. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, jak usłyszeliśmy tyle podziękowań, to ja dodam od siebie, że zdaję sobie sprawę, że jest to pewien draft, pewien plan, który trzeba będzie często modyfikować w miarę upływu czasu. Już widzę pierwsze konieczne poprawki, tak na marginesie. Coś tam z CUP-tem pewnie się nie da uzgodnić, to trzeba będzie zmienić. Więc po prostu wiem, że trzeba będzie nad tym pracować. No, ja tylko pragnę zadeklarować w imieniu swojego klubu, że jak przejmiemy władzę w mieście, troszkę zmodyfikujemy ten plan inwestycyjny. No ale dzisiaj nie mamy jeszcze tej większości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Borowski. Ja chciałem tylko rozwinąć to, czy to była jakaś deklaracja dotycząca ulicy Kartuskiej, bo tak to zrozumiałem. Chciałem, żeby... Mam nadzieję, że wszyscy pracujemy na to, żeby ta inwestycja bardzo konieczna jest z punktu widzenia mieszkańców i z punktu widzenia przedsiębiorców, którzy tam będą chcieli inwestować. Mam nadzieję, że dojdzie do realizacji. Jeszcze jednak, pani prezydent, to widać, że sekundę, bardzo proszę. Panie przewodniczący, my cały czas czekamy na odpowiedź od ministra Szmyta. Pismo było wysłane... z miesiąc temu, czy półtora, myślę, że z półtora miesiąca temu. No zobaczymy, rozumiem, że pan ma jakieś pozytywne przesłuchy, więc zobaczymy, dziękuję. Dziękuję bardzo. Deklaracja jest, że wszyscy będą pracować na rzecz naszego miasta i to jest chyba najważniejszy z tego punkt. Proszę państwa, 1035 z autopoprawką. Kto z pani i panów jest za podjęciem? Sekundę. Już. Proszę nacisnąć guzik. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 21 za, 0 przeciwnych, 11 osób wstrzymało się od głosu. Uchwała została podjęta. Druk 1013, pan dyrektor Dawidowski. Sekundę już, panie dyrektorze. Proszę bardzo. Szanowni państwo,
Mam przyjemność przedstawić uchwałę, projekt uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla samorządu województwa pomorskiego na rewaloryzację i adaptację kościoła świętego Jana w Gdańsku na centrum świętego Jana. W miesiącu lutym do wieloletniej prognozy finansowej wprowadziliśmy za Państwa zgodą na 3 najbliższe lata po 300 tysięcy złotych środków właśnie na tego typu wsparcie i corocznie chcemy teraz konsekwentnie tą pomoc przydzielać. Ta transza, bo tak to nazwijmy, którą chcemy przeznaczyć na rok 2017, dotyczy dokładnie prac konserwatorsko-restauratorskich przy zabytkach ruchomych, historycznego wyposażenia kościoła świętego Jana, kaplicę żeglarzy, emporę południową oraz prace konserwatorsko-restauratorskie przy elewacji wschodniej kościoła. Prosimy o akceptację. Jeśli mają Państwo pytania, jestem do dyspozycji. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Komisje opiniowały to kultury i turystyki pozytywnie, strategii budżetu pozytywnie. Druk 1013. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z Pań i Panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 32. Za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1019 referuje pan prezydent Piotr Grzelak. Szanowni Państwo Radni, Szanowny Panie Przewodniczący, chciałbym zaproponować Państwu uchwałę, która wprowadza pewne korekty do uchwały Rady Miasta w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy miasta Gdańska. Tymi zmianami, które chcielibyśmy Państwu dzisiaj zaproponować, finalizujemy pewien etap wdrażania modelu mieszkań ze wsparciem. Jest to model kompleksowego podejścia do osób, do najemców mieszkań komunalnych czy do osób zagrożonych wykluczeniem. To jest moim zdaniem dobra praktyka, która powinna być upowszechniana na bardzo szeroko na terenie wszystkich miast w Polsce, że nie tylko dajemy osobom, które są zagrożone tym wykluczeniem mieszkanie, ale jednocześnie prowadzimy pełną obsługę, usługę czy asystenturę dla tych osób. Te zmiany, które Państwu proponujemy, one wprowadzają kategorie osób, które objęte są programami społecznymi prowadzonymi przez Wydział Rozwoju Społecznego we współpracy z organizacjami pozarządowymi. To są między innymi takie programy jak Centrum Treningu Umiejętności Społecznych czy Osiedle Sitowie, jak również programy dla wychowanków pieczy zastępczej prowadzone w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznych, z Metapomocą oraz ze Stowarzyszeniem Emaus. Proponujemy takie podejście do osób wychodzących z tego programu, aby te osoby były motywowane do tego, żeby poprawiały swoją sytuację finansową i żeby z tego powodu nie były wykluczone z dokonywania pomocy mieszkaniowej. I drugi element, który w tej uchwale się pojawia, dotyczy pomocy dla dużych rodzin. Chcemy, aby w dużych mieszkaniach, które są w zasobie komunalnym, które bardzo często wymagają dosyć wysokiego czynszu, bo przyznajmy, że jeżeli mamy mieszkanie 100-metrowe, to jeżeli mamy tę stawkę podstawową 10-20, to sam czynsz na takim mieszkaniu wynosi około 1000 zł. Do tej pory mieliśmy pewne stawki czy bariery w przeliczeniu na liczbę osób w gospodarstwie domowym, które pozwalały uzyskać ulgę dochodową, jeśli chodzi o ten czynsz. I w gospodarstwach 6-osobowych bardzo często te mieszkania nie były dostępne. Dlatego chcielibyśmy w ten sposób wesprzeć duże rodziny w Gdańsku, zaproponować im właśnie te duże mieszkania, czyli wykorzystać zasób, który dzisiaj funkcjonuje i który również jest dzisiaj remontowany w ramach, Państwo mieliście w budżecie dzisiaj dofinansowanie dla Gdańskiego Zarządu Nieruchomości Komunalnych, żeby te funkcjonujące mieszkania
wsparły duże rodziny w Gdańsku. Bardzo proszę Państwa o pozytywną opinię dla tej uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Polityki Gospodarczej Morskiej pozytywnie opiniowała strategię budżetu. Pozytywnie. Głosy dyskusji mamy. Także zaczynamy od pani radnej Dunajewskiej. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Panie prezydencie, bardzo dobre zmiany wynikające oczywiście z dobrej współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego, czyli asystentura rodzin, remonty mieszkań dla dużych rodzin między innymi. Natomiast ja chciałabym w związku z tym, że jestem na świeżo po rozmowach z mieszkańcami Górek Zachodnich przypomnieć o takim nieszczęsnym bloku socjalnym na ulicy Łowickiej. On naprawdę wymaga zaopiekowania, ale nie tylko takiego remontowo-technicznego, bo nie o to tutaj chodzi, tylko właśnie kompleksowy pomysł na wprowadzenie tam ładu, ponieważ oprócz tego, że mamy tam blok socjalny, mieszkają też, tam też ludzie, którzy kiedyś wykupili mieszkania, chcieliby stamtąd uciekać, ale nikt tych mieszkań nie chce kupować. I druga sprawa, pięknie remontowane mieszkania w Brzeźnie, pięknie remontowane mieszkania w Nowym Porcie, na Górkach Zachodnich też jest dużo pustostanów, warto byłoby się tym zająć, dlatego że dzielnica umiera, a dzięki takim rzeczom, czyli uporządkowaniu tego budynku socjalnego, ale też remontom mieszkań, w których w przyszłości ktoś zamieszka, naprawdę tę dzielnicę wzmocni, bo jest to naprawdę piękne miejsce z piękną plażą i warto by tam doinwestować, zainwestować i społecznie, i finansowo. Myślę, że to by poprawiło sytuację nie tylko mieszkańców, ale i gdańszczanie mogliby tam w spokoju się przeprowadzać i mieszkać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze może drugi głos udzielę, panie prezydencie. Pan radny Andrzejczak się zgłasza. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, na początku sesji Rady Miasta Gdańska pan przewodniczący Koralewski użył takiego sformułowania dotyczącego właśnie zasobu mieszkaniowego, że jest mnóstwo niewykorzystanych pustostanów. I pytanie moje jest takie, czy gdzieś pan otrzymuje takie zgłoszenia, szczególnie od radnych PiS-u, że jest jakieś duże ilości pustych mieszkań, których nikt nie zajmuje i którymi się my nie zajmujemy. I jakby był pan prezydent uprzejmy przypomnieć, ile, czy w zasobie mamy tak niezmierną ilość tych pustostanów, ile wyremontowaliśmy w zeszłym roku i też ile w tym roku jest przewidzianych takich mieszkań do remontu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I teraz głos pan prezydent Grzelek. Ja tylko odpowiem pani radnej Beacie Dunajewskiej, że oczywiście zaproszę panią radną na spotkanie ze współpracy z Wydziałem Rozwoju Społecznego. Podejdziemy konkretnie do tego konkretnego przypadku na ulicy Łowickiej. Natomiast jeśli chodzi o remonty mieszkań, czy też te konkretne, które pani radna wymieniała i łącząc to z zarzutem, który się rzeczywiście pojawił na początku sesji, jak tutaj pan radny Mariusz Andrzejczak mówi, no to ten zarzut jest zdecydowanie nietrafiony. Nie jest trafiony w tym konkretnym momencie. Ja przypomnę, że w zeszłym roku myśmy wyremontowali 300 lokali komunalnych i w tym roku wyremontujemy kolejne 300 lokali komunalnych. I tu warto przy tej okazji w tle powiedzieć o pewnym procesie, który zachodzi. Z czego te tak zwane pustostany czy lokale czasowo wyłączone z użytku się biorą. One się biorą z tego, że miasto Gdańsk prowadzi bardzo intensywną politykę budowy nowych mieszkań. Z tych mieszkań, które nie nadają się do użytku, bardzo często wyprowadzają się ludzie, którzy mają szansę zamieszkać w nowym budownictwie. I oczywiście te mieszkania wymagają dużych nakładów finansowych i ten wysiłek miasto Gdańsk w tej kadencji podejmuje. Oczywiście zawsze pozostanie pewna pula lokali, która w tym konkretnym danym czasie nie jest w użytku, ale zamierzamy do końca tej kadencji to na tyle wyprostować, żeby ta sytuacja już była właśnie, żeby to było tylko ten element z tej rotacji wynikającej z zamieszkiwania nowych, z zasiedlania nowych mieszkań. Dziękuję. Więcej głosów nie ma. Przypomnę, że mówimy o długu 1019. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 32 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta.
I druk 1036, również referuje pan prezydent Piotr Grzelak. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, jestem dumny, że mogę zaprezentować przed Państwem tę uchwałę. Uchwałę o przystąpieniu do realizacji wspólnego projektu, który już sama dobra jego cecha już jest taka, że potrafimy w ramach obszaru metropolitalnego realizować projekty, które w ramach tego obszaru metropolitalnego powinny być realizowane, a nie powinny być realizowane przez pojedyncze gminy. I chcielibyśmy Państwu zaproponować przystąpienie do projektu budowy systemu roweru metropolitalnego. Roweru metropolitalnego, który tak naprawdę staje się elementem systemu transportu. Tutaj Państwo warto, żebyśmy przytoczyli kilka projektów, czy również inny projekt, który my w ramach obszaru metropolitalnego prowadzimy. Prowadzimy projekt biletu metropolitalnego. Ten bilet metropolitalny ma za zadanie połączyć wszystkie środki transportu, jakimi my się na co dzień poruszamy. Rower metropolitalny będzie jednym z elementów tego systemu i chodzi o to, żeby poprzez specjalne rozwiązania taryfowe, instytucjonalne czy rozwiązania elektroniczne budować specjalną ofertę właśnie transportową dla pasażera, dla mieszkańców Gdańska i całego obszaru metropolitalnego. Oczywiście w przyszłości prawdopodobnie przyjdziemy również z innymi projektami typu car sharing. Chodzi o to, żebyśmy mieli informacje, jak pasażer się porusza, że na przykład na krótkich odległościach porusza się pieszo, na dłuższych odległościach, na tych średnich porusza się rowerem czy rowerem metropolitalnym, na jeszcze dłuższych komunikacją publiczną, ale również transportem indywidualnym, bo musimy mieć świadomość, że te wszystkie elementy stanowią właśnie pełen system transportowy. Projekt ma być realizowany w latach 2017-2019 przez obszar metropolitalny. Projekt jest bardzo nowoczesny. Zakładamy przyjęcie systemu czwartej generacji, która pozwoli na efektywne wykorzystanie tego roweru właśnie jako środka transportu. Dlatego proszę o pozytywne podjęcie tej uchwały. Dziękuję bardzo. Komisja Kultury i Turystyki, opinia pozytywna. Strategii budżetu, opinia pozytywna. Głos w dyskusji pan przewodniczący Borowski. Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, czy mógłby pan przypomnieć, jaki teren będzie obejmował ten rower metropolitalny i jaka jest przewidywana ilość pojazdów, która będzie się w tym systemie znajdować? Dziękuję. Od razu panie prezydencie, czy wyjdziemy po dwa? Od razu, dobra. Sekundę, tylko wyłączę. Bardzo proszę. Ale jeszcze pytanie, czy mówi pan radny na terenie Gdańska, czy szerzej? Tak. Tak jak pan radny właśnie zwrócił na to uwagę, trzeba powiedzieć, że do tego projektu przystępuje około 14 ośrodków miejskich. O to chodzi, że ten rower ma być też elementem dowozowym do komunikacji publicznej. Czyli jak spojrzymy na miasto Gdańsk, żeby już skonkretyzować, chodzi o to, żeby ten rower na górnym tarasie dowoził do właśnie przystanku, do węzłów przesiadkowych, podobnie na dolnym tarasie. My w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych realizujemy również węzły przesiadkowe i to komplementarnie ma się wpasowywać w realizację tego projektu. Co do liczby pojazdów, to udzielę tej informacji. To jest studium wykonalności przygotowanym przez obszar metropolitalny, udzielę w dalszym czasie. Dziękuję bardzo. Pan Mariusz Andrzejczak, pan radny Mariusz Andrzejczak. Panie prezydencie, tu oczywiście wiemy, że to jest bardzo ważne, trzymamy kciuki za ten projekt, natomiast pytanie jest właśnie takie, czy my moglibyśmy też, czy jakieś spotkanie można by zorganizować z prowadzącymi projekt, żebyśmy poznali uwarunkowania tego projektu też w poszczególnych strefach miasta, bo wiemy, że to nie będzie jednorodne, że po prostu, czy to jakoś tam konsultacyjnie przestudiować teraz i żeby też się dowiedzieć, jak w poszczególnych strefach, bo wiemy, że inaczej ta dolna część miasta, inaczej górny taras,
po prostu byśmy też wiedzieli, bo mieszkańcy bardzo o to dopytują, szczególnie te stowarzyszenia rowerowe, bo część z nich uczestniczy chyba nawet w tych procedurach GOM-u. Natomiast dużo mamy takich pytań od radnych dzielnicowych, jak to będzie poszczególnie w każdym miejscu wyglądać, czy ten rower właśnie będzie można zostawiać w bazach, czy gdzieś z nim się jak przemieszczać. Także gdyby można było takie spotkanie, oczywiście dla zainteresowanych osób, żebyśmy mogli się więcej jeszcze dowiedzieć. Dziękuję. Proszę bardzo, pan prezydent. Wraz z obszarem metropolitalnym oczywiście takie spotkania będziemy organizować. Dziękuję. Pani radna Żaneta Gieryk. Panie przewodniczący, Wysoka Rada, ja mam pytanie, czy te rowery będą odpłatne czy bezpłatne? Jak to będzie wyglądało w konkurencji do komunikacji miejskiej? Po drugie, czy będzie ograniczenie wiekowe? Czy 10-latek, 10-latka będą mogli taki rower wypożyczyć? Kolejna, czy będą musiały mieć kartę rowerową? Czy to nie będzie niezbędne? Kolejne pytanie, czy jeżeli projekt ruszy, to czy obejmie również karty dużej rodziny i na jakiej zasadzie, jeżeli chodzi o odpłatność? I koszt wyprodukowania jednego roweru, czy jest znany na tym etapie? Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę. Sekundę. Pani radna, mam świadomość, że pewno nie będę w stanie na wszystkie pani pytania odpowiedzieć, dlatego że są bardzo szczegółowe i duża z nich część jeszcze w tej chwili jest oczywiście dopracowywana, bo ja specjalnie powiedziałem o tym bilecie metropolitalnym, żebyśmy jakby widzieli ten rower metropolitalny jako element całego systemu. Taki dzisiaj rower metropolitalny i bilet metropolitalny dadzą nam pewną infrastrukturę, co do której później będziemy mogli wdrażać oczywiście różne oferty taryfowe. Co do odpłatności roweru, tak, ten rower będzie odpłatny. On musi być odpłatny, dlatego że koszty funkcjonowania tego roweru są dosyć istotne i chcielibyśmy, żeby ten rower był odpłatny. W tej chwili ta pełna specyfikacja dopracowuje się w ramach obszaru metropolitalnego i jak już będzie to doprecyzowane, pani radnej oczywiście tę informację przekażemy. Czy dziecko będzie mogło korzystać z tego roweru, to znowu wracam do tego biletu metropolitalnego pod warunkiem, że będzie miało szansę założyć sobie profil w ramach biletu metropolitalnego. I te zasady tego biletu metropolitalnego też będą wypracowane, będzie specjalny regulamin. Prawdopodobnie dziecko będzie mogło korzystać, ale pod opieką oczywiście osób dorosłych, czyli osoba dorosła będzie odpowiadała za to dziecko, które jest pod jego opieką. Jeśli chodzi o koszt produkcji roweru, to my kupujemy pewną usługę, oczywiście zakup plus utrzymanie tego roweru. I dzisiaj nie jesteśmy w stanie powiedzieć, bo to oczywiście będzie postępowanie. W ramach tego postępowania szczegółowa będzie informacja, ile to kosztuje. Ja powiem, że w Krakowie, chociaż w Krakowie ta sytuacja jest dosyć specyficzna, dlatego że tam wszedł podmiot, który prawdopodobnie chciał w ten sposób wejść na polski rynek. Ten system dla miasta praktycznie nie kosztuje. Tak? To znaczy tam te opłaty, dopłaty ze strony miasta praktycznie są zerowe. Pełne ryzyko gospodarcze jest po stronie tego partnera prywatnego. Czyli on zakupuje i stara się promować po prostu zakup tej usługi przez mieszkańców. Jak to będzie, ale są też przypadki inne w Warszawie, o wiele więcej tych nakładów było na ten rower. Więc ten model oczywiście się będzie kształtował. My chcielibyśmy z jednej strony spowodować, bo też znamy doświadczenia innych miast. Są miasta w Polsce, które tak zbudowały model, że wykonawcom tej usługi nie opłaca się remontować roweru, bo jakby za samo dostarczenie systemu otrzymali dofinansowanie. Nam zależy na tym, żeby i te rowery były cały czas w użyciu, czyli na pewno jakiś czynnik, jakiś element tego czynnika, znaczy wykonawca tej usługi będzie musiał mieć jakiś zysk z tego, że cały czas promuje i cały czas ma te rowery w pełnej gotowości. Więc na pewno taki success fee dla wykonawcy powinien być w tej umowie partnerstwa
przygotowany, ale tak jak mówię, prowadzić te rozmowy będzie obszar metropolitalny w imieniu wszystkich 14 gmin, które do tego projektu przystępują. Dziękuję bardzo. Pan radny Kowalczyk. Panie prezydencie, możliwe, że nie dosłyszałem, a jaką kwotę przeznaczono z programu RPO? Cała wartość projektu to jest 22 miliony złotych. Wkład gminy miasta Gdańska 2 miliony 405 tysięcy złotych. Sekundę, już jeszcze raz. Panie prezydencie, wydaje mi się, że po tych wieloletnich inwestycjach naszego miasta w ścieżki, infrastrukturę rowerową, to jest rewolucja rowerowa numer dwa. Nasze miasto to niewątpliwie stolica rowerowa Polski i chciałbym bardzo podziękować za wdrażanie tego pomysłu, za determinację, zaangażowanie, za umiejętność pozyskania tak znacznej kwoty finansowej z tego programu, bo można było przejść wobec tego obok, udawać, że nie ma takich możliwości i po prostu spocząć na laurach. Dziękuję bardzo w imieniu Rzeszy Rowerzystów. Jestem teraz niedzielnym rowerzystą wspólnie z rodziną. Wydaje mi się, że ta inwestycja jest strzałem w dziesiątkę. Dziękuję bardzo. Pan radny Jerzy Milewski. Ja mam tylko takie, znaczy poza tym, że dobrze było, gdybyśmy głosowali nad uchwałą w sprawie projektu, który jest dobrze przygotowany i są wszystkie kluczowe dane, to w zasadzie tylko mam jedno drobne pytanie. Czy państwo badaliście, czy w Gdańsku jest może jakaś wytwórnia rowerów, która teoretycznie mogłaby być dostawcą do tego projektu? Z tego, co pamiętam, w Polsce obowiązuje równość podmiotów gospodarczych, panie radny, więc oczywiście... Jeszcze raz pan Jerzy Milewski. Jak to powiedzieć? No, chciałem zapytać krótko, ale to wydłużę pytanie. Panie prezydencie, oczywiście, że istnieje taka równość. Zasady postępowania przetargowego są nam wszystkim znane. Moje pytanie było, czy państwo zainteresowali się tym, czy w Gdańsku jest wytwórca, który teoretycznie mógłby wziąć udział w tym postępowaniu i być może wygrać przetarg. Ale czy państwo w ogóle zadaliście sobie trud, żeby sprawdzić, czy w Gdańsku potencjalnie jest taki wytwórca? Czy wasza, że tak powiem, mentalność nie mieści w sobie takiego zbędnego zainteresowania, czy może to dotyczyć wytwórcy, przedsiębiorcy z Gdańska? Czy państwo jesteście tak przywiązani do tych właśnie zasad, które pan podkreślił i to jest wszystko, co pan ma do powiedzenia? Czy też czasem państwa też interesuje los małych przedsiębiorców z naszego miasta? Panie radny, warto by było, gdyby pan jednak tę uchwałę przeczytał, zanim pan skomentuje. My nie mówimy o tym, że ktoś wytworzy rowery. My mówimy o firmie czy przedsiębiorstwie, które dostarczy określoną usługę. I oczywiście interesujemy się, wiemy, jacy partnerzy na polskim rynku obsługują tego rodzaju systemy. To są i polskie, i zagraniczne, też są niemieckie, tak? Jest jeden z kapitałem francuskim, z tego co pamiętam, właśnie w Krakowie. Więc są i polskie kapitały, i francuskie, i niemieckie. Jak wygra polski, to na pewno będzie dobrze, ale jak wygra francuski, to nie będziemy mieli możliwości z tym dyskutować. Więc inaczej, na pewno są kontrahenci wykonawców usługi w Gdańsku, są kontrahenci, którzy mogliby robić podzespoły do tego systemu. Tylko dobrze by pan przyjrzał się tej uchwale. Po pierwsze, zobaczył, na jakim etapie jesteśmy tego projektu, czyli przystępujemy do projektu, dajemy szansę obszarowi metropolitalnemu
dokończyć, doprecyzować wszystkie te elementy, szczegóły i prowadzić w imieniu miasta Gdańska również rozmowy. Bo jak pan radny pewno wie, no działa pan w obszarze gospodarki. Partnerstwo publiczno-prywatne polega również na dialogu z partnerem prywatnym. I partner prywatny w tym dialogu pewne elementy czy pewne ryzyka wskaże, które dla niego są ważne, które nie są ważne. I pan pyta, czy wszystkie szczegóły znamy. Nie, nie znamy, bo partnerstwo publiczno-prywatne polega na tym, że szukamy wspólnie z partnerem prywatnym tego rozwiązania, które zabezpiecza interesy obu stron. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz jedno pytanie ma pan radny. Bardzo proszę. Ja już pytań nie mam, ponieważ jak widać pytanie nie zawsze ma sens. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę, panie prezydencie, że relacja między nami jest taka, że ja mam prawo pytać, a pan ma obowiązek odpowiadać, a nie mnie pouczać. Dziękuję bardzo. Pan radny Andrzejczak. Andrzejczak, ale radny powinien czytać to, co jest na sesji, panie radny, i być przygotowany do sesji. To jest obowiązek radnego. A jeżeli pan jest bardzo zainteresowany tematyką rowerową, to powinien pan wiedzieć, że w Gdańsku są firmy rowerowe, które produkują rowery i na przykład wysyłają je do 40 krajów świata. Są jednym z większych takich eksporterów, jeżeli chodzi o taki przemysł rowerowy w Polsce, i warto się zainteresować, że są takie przedsiębiorstwa w Gdańsku, budują tu swoje rowery. Niekoniecznie są to masowe rowery, które są przeznaczone dla roweru miejskiego, ale ten przemysł rowerowy jest. Mam nadzieję, że państwo, PiS, mówię o PiSie, nie zniszczy go tak jak stocznie, które właśnie zaczął niszczyć, a miał je odbudowywać, bo jak wiemy, mają teraz duże problemy z zakontraktowanymi statkami, między innymi dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Dziękuję bardzo. Pani radna Kołakowska. Ja tylko chciałam państwu zwrócić uwagę, że wy się nieustannie dopytujecie się o to, co jest w uchwale, jaka jest jej treść, macie pytania. Jakoś dziwnie, jak pan radny Milewski zapytał, to od razu wywołujecie jakąś kłótnię, awanturę. Proste pytanie, prosta sprawa. I rzeczywiście to jest bardzo niegrzeczne. Pan jest jednak o pana Milewskiego dużo, panie prezydencie, młodszy, i mógłby pan konkretnie i grzecznie odpowiedzieć. Jest albo nie ma, tak albo inaczej. I po co ta cała dyskusja i jakieś złośliwe uwagi? Na proste pytanie oczekujemy proste odpowiedzi. Natomiast mamy prawo pytać, tak samo jak i państwo macie prawo pytać. I nikt wam tego prawa nie odbiera. Wy nieustannie uważacie, że my nie możemy być dociekliwi, bo wam coś się pomieszało chyba z równouprawnieniem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz chce pan odpowiedzieć. Dobrze, dobrze. Bardzo proszę. Znaczy, to znaczy, pani radna, że pan radny Milewski ma prawo mnie obrażać, mówiąc o mojej mentalności, tak? Czyli że mówić o tym, czy sprawdziłem, czy nie sprawdziłem, czy w Gdańsku są podwykonawcy, a ja nie mogę panu radnemu odpowiedzieć tak zgodnie z prawdą, jak to jest. To znaczy, że pan radny pyta o elementy, które po pierwsze są w uzasadnieniu tej uchwały, i one pytania świadczą o tym, że z tym uzasadnieniem tej uchwały pan radny się nie zapoznał. Więc ja przepraszam, jeżeli panie radny, pan się poczuł urażony, natomiast mam prośbę do pana, żeby pan nie odnosił się do naszej, mojej mentalności w przyszłości, bo wszyscy tutaj na tej sali robimy wszystko, żeby i gdański przemysł, i gdańska produkcja jak najlepiej się rozwijała. Dziękuję bardzo. Ja udzielę głosu, ale bardzo proszę, żeby już przejdźmy do merytorycznych, bo tutaj widzę, że rozwija się temat. Ja poproszę w takim razie pana przewodniczącego Koraleskiego. Panie prezydencie, Wysoka Rado, panie przewodniczący. Panie prezydencie, zalecam wnikliwą analizę tego projektu, ponieważ przyglądam się, jeżdżąc po ścieżkach rowerowych w mieście. Niektóre są nietrafione, zarastają mchem, są mało uczyszczane, prawda? Więc pomyślałem sobie, że jeśli w takim systemie roweru metropolitalnego bazy czy parkingi rowerowe będą w miejscach nietrafionych, nieatrakcyjnych, to oczywiście będzie to ewidentna strata. Nie wiem, porównuję to mniej więcej do tego systemu, który powstaje w kanałach na Pomorzu, jako ten projekt, powiedzmy, żeglugowy, kajakowo-żeglugowy czy żeglarski, tak? Więc tam też były głosy takie, że tu i ówdzie źle coś zlokalizowano i przez to są może, no może jest ten potencjał niewykorzystany. Stąd też moja uwaga, żeby w tym projekcie na to zwracać uwagę, symulować
możliwe skutki, żeby te środki były efektywnie wykorzystane, żeby nie narzekano na to, że ktoś się pomylił, a środki są wydane. No szkoda każdej złotówki. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pani radna Kołakowska. Tylko chciałam powiedzieć, że ja się poczułam urażona, dlatego że pan po prostu kpił sobie z pana radnego Mieleckiego. Pana ton po prostu był kpiący, wyczuwało się takie lekceważenie. Zamiast odpowiedzieć prosto na pytanie, tak? Ja nie tylko przeprosił pan pana Mieleckiego, ale się też poczułam urażona pana tonem. Tym bardziej, że jest pan młodym człowiekiem, jednak mam prawo wymagać od pana szacunku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja, sekundę, jeszcze jeden głos i dwa głosy, panie prezydencie. Od razu? Dobra. Bardzo proszę. Pani radna, przepraszam jeszcze raz, jeżeli ktoś poczuł się obrażony moim tonem, dobrze? Pan radny Zdanowicz. Dziękuję bardzo. Chciałem wszystkim pierwszaczkom tutaj, którzy są w pierwszą kadencję, przypomnieć, że myśmy chyba dwie kadencje do tyłu podjęli taką, znaczy ja byłem inicjatorem tego wszystkiego, że rozmawiamy sobie, uznajmy, że wszyscy są radnymi, bez względu na tytuły naukowe czy jeszcze jakieś inne, rozmawiamy i zwracamy się do siebie per ty. I mam na to prawo, do pani Kołakowskiej to kieruję, bo ja za rok, jeżeli dożyję, to będę miał 80 lat. I ja nie mam pretensji żadnych, jak do mnie Jaromir się zwraca, czy Łukasz Hamadyk. Bardzo się cieszę, bo czuję się po prostu jeszcze tak po prostu, no. I proszę nie przywiązywać takiej, że tu ktoś kogoś chciał urazić, czy w ogóle, no, raczej no, unikać tych rzeczy, no słuchajcie. To nie są, my mamy inne problemy do załatwienia i to wszystko idzie w dobrym kierunku. Cieszymy się z tego, tutaj początku jak się zaczął o tej budowie systemu rowerowego, a skończyć ma się na obrażaniu. To tyle. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Podawski. Bardzo się cieszę, że państwo radni się merytorycznie włączyli w dyskusję. Natomiast chciałbym wystąpić z wnioskiem o zamknięcie listy mówców. Dziękuję bardzo. Nie ma w tej chwili już mówców. Nie, odpowie tylko pan prezydent panu Koralskiemu i nie mam listy mówców, nie będę głosował. W takim razie prośba do państwa, żeby już nie zwiększać tego, to nie będę głosował, bo nie ma takiej na teraz potrzeby. Udzielam głosu w takim razie panu prezydentowi. Jeszcze raz, głos wyłączę. Tak, wyłączę. Dobrze. Dobra, już. Dobrze. Tylko tyle chciałem powiedzieć, panie przewodniczący, rzeczywiście to jest kluczowe, gdzie te węzły powstaną. Trochę inaczej mimo wszystko jest z drogami rowerowymi, bo my nie nazywamy ich drogami, ścieżkami, tylko drogami. Czyli drogi rowerowe czasami pojawiają się w miejscu, gdzie nie mają jakiegoś specjalnego obciążenia, ale właśnie chodzi o to w Gdańsku, żebyśmy budowali pełen system. To musi być element komunikacji publicznej czy komunikacji rowerowej. Czyli ja nie mogę czuć się jako rowerzysta, że jestem w jakiś sposób wykluczony, tak jak na przykład, że pieszy może gdzieś przejść, a gdzieś może nie przejść, a na przykład samochód może wszędzie przejechać, więc w tym kontekście to jest ważne, żebyśmy drogi rowerowe budowali jako pełen system komunikacyjny. I czasami część z tych dróg oczywiście nie jest w pełni wykorzystana, ale nie o to w tym chodzi. Natomiast jeśli chodzi o rower metropolitalny, to bardzo ważne jest to, żeby ten system był dopasowany do potrzeb. Dziękuję bardzo. Proszę państwa, 1036. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 29 za, 0 przeciwnych, 1 głos wstrzymujący. Uchwała została podjęta. Przechodzimy do druku 1027. Pan prezydent Grzelak. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo radni, uchwała druk 1027 właściwie odnosi się w bardzo podobny sposób do tej uchwały, która była przed rowerem metropolitalnym. Tutaj bardziej mówimy o mieszkaniach w zasobach Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Znowu mamy taką sytuację, że
Bardzo często w ramach tych programów społecznych prowadzimy osoby, które są objęte tymi programami w kierunku usamodzielnienia. To znaczy bardzo często staramy się spowodować, żeby te osoby znalazły zatrudnienie, żeby poprawiły swoją sytuację finansową. I dotychczas było tak, że im lepiej im szło, zdarzało się, że przekraczali nasze progi dochodowe, czy później nie mogli być objęci czy lokalami socjalnymi, czy lokalami z listy niskiej dochody, czy TBS-ami. Chodzi o to, żeby zrobić tą odwrotną motywację, czyli niezależnie od tego, ile zarabiasz, ale ponieważ jesteś objęty tym naszym programem, ponieważ chcemy cię wesprzeć, żebyś wyszedł z tej swojej trudnej sytuacji życiowej, żebyś miał szansę na uzyskanie pomocy również mieszkaniowej w przyszłości. Czyli te osoby będą objęte również, o ile będą miały takie zarobki, jaki tam poziom dla TBS-ów jest przeznaczony, żeby miały szansę na tą pomoc mieszkaniową. Stąd propozycja tej uchwały. Bardzo proszę o pozytywne zaopiniowanie. Dziękuję bardzo. Komisje Polityki Gospodarczej Morskiej, Spraw Społecznych i Ochrony Zdrowia opiniowały pozytywnie. 1027 dróg. Głosów w dyskusji nie ma. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za 28 radnych, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1020. I ten druk będzie referowała pani Chorzelewska, to co pamiętam, tak? Jest pani Chorzelewska? Bardzo proszę. Pani dyrektor Chorzelewska, 1020 druk. Może mikrofon pani dyrektor sobie. Tak. Dziękuję bardzo. Szanowny panie przewodniczący, Wysoka Rado, uprzejmie proszę o pozytywne przyjęcie projektu uchwały Rady Miasta Gdańska zmieniającej uchwałę w sprawie określenia zadań, na które przeznaczone będą środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2017 roku. W tej chwili już mamy potwierdzenie z Państwowego Funduszu. Kwota przeznaczona dla miasta Gdańska rok 2017 wynosi 7 299 779 zł. Jest to o trochę powyżej 60 tysięcy więcej niż w roku poprzednim. Z podziału tych środków kwota 945 tysięcy będzie rozdysponowana przez Urząd Pracy, a kwota 6 354 779 zł będzie przeznaczona na zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Największą pozycję w tych środkach stanowią środki na prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej. Jest to w skali roku kwota 3 944 352 zł. Dziękuję bardzo. Komisja. Dwie komisje opiniowały spraw społecznych i ochrony zdrowia, strategii, budżetu, opinie pozytywne w jednym i drugim przypadku. Głosów w dyskusji nie ma. 1020 druk. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 29 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1045. I ten druk 1045, proszę państwa, już sprawdzam, kto będzie referował. 1045. Pani przewodnicząca Wirska. Już. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, proszę o przyjęcie uchwały w sprawie powołania przedstawiciela miasta Gdańska w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk. Uchwała ta wynika ze zmiany na stanowisku zastępcy prezydenta miasta Gdańska. Odwołuje się Andrzeja Bojanowskiego z funkcji przedstawiciela miasta Gdańska w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk. Powołuje się Aleksandrę Durkiewicz na przedstawiciela miasta Gdańska w Stowarzyszeniu Gmin Rzeczypospolitej Polskiej Euroregion Bałtyk. Zobowiązuje się przedstawiciela do składania Radzie Miasta Gdańska półrocznych sprawozdań ze swojej działalności w stowarzyszeniu. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
Ja się jeszcze formalnie zapytam. No tak, pani prezydent, jest druk 1045. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za było 29 radnych, 0 przeciwnych, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Uchwała została podjęta. I przechodzimy do druku 1048. I ten druk 1048, szanowni państwo, będzie referował pan dyrektor Dawidowski. Już jest na stanowisku. Bardzo proszę. Szanowni państwo, druk 1048 i kolejny to są dwie uchwały, w ramach których chcielibyśmy udzielić pomocy gminie Kulbudy. To jest element montażu finansowego budowy szkoły metropolitalnej w Kowalach. Otóż na tym zadaniu będzie dwóch płatników występowało. Gmina Miasta Gdańska, która będzie płaciła za infrastrukturę, bezpośrednio płaciła za infrastrukturę na swoim terenie, czyli za obiekty sportowe na działce gdańskiej. Między działką gdańską a działką kolbudzką jest potok kowalski, którego przykryjemy, zostanie skanalizowany po to, żeby dwie działki przestrzennie ze sobą połączyć i reszta obiektów, dydaktyczny i sala gimnastyczna między innymi, będą zlokalizowane na działce kolbudzkiej. W związku z tym wkład Gdańska będzie płacony bądź bezpośrednio, bądź w formie pomocy dla gminy Kolbudy. Pierwszą z tych uchwał, druk 1048, to jest pomoc finansowa na budowę szkoły, czyli na nasz wkład na wybudowanie na terenach kolbudzkich i to jest 11 200 000 zł w podziale na 2 lata. Ten nasz wkład też powoduje, w tej chwili jest, ulega on zwiększeniu, to co dzisiaj było uchwalone w ramach WPF-u i budżetu. W związku z tym zwiększamy wkład miasta Gdańska w ten projekt o 4 miliony złotych, ale za to przeliczamy proporcje i z dotychczasowego podziału 40 Kolbudy, 30 Gdański, 30 Pruszcz. Mamy teraz dla Gdańska 37, około 37%, czyli przez to, że zwiększyliśmy nasze finansowanie, zyskujemy więcej miejsca dla dzieci w tej szkole, odpowiednio proporcjonalnie. Czyli druk 1048 jest to prośba o zgodę na pomoc na budowę szkoły 11 200 w podziale na 2 lata. Proszę o akceptację. Dziękuję bardzo. Nie ma głosów w dyskusji. Druk 1048 przedstawił pan dyrektor. Kto z pań i panów jest za podjęciem, proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. 30 za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Druk 1049. Pan dyrektor Dawidowski. Szanowni państwo, to z kolei prośba o wyrażenie zgody na pomoc dla gminy Kolbudy, czyli na opłacenie kosztów związanych z regulacją potoku. To jest wydatek, który wzięło na siebie miasto Gdańsk, ale nie może bezpośrednio finansować, tylko udzielić pomocy dla Kolbud. Dlatego jest ta kwestia związana z pomocą dla gminy Kolbudy w dwóch transzach. W roku 17 na 800 tysięcy, w 18 na 700 tysięcy. Oczywiście będzie to podlegało jeszcze szczegółowemu rozliczeniu i zwrotu ewentualnych środków, które nie zostaną wykorzystane. Bardzo proszę o akceptację. Dziękuję bardzo. Głosów w dyskusji nie widzę. 1049. Kto z pań i panów jest za podjęciem? Proszę nacisnąć i podnieść rękę. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 31 za, 0 przeciwnych, 0 wstrzymujących. Uchwała została podjęta. Dziękujemy panie dyrektorze. Szanowni państwo, to są wszystkie uchwały. Teraz są interpelacje, zapytania, wnioski i oświadczenia. Bardzo proszę, jeśli są. Jeśli nie, to przypomnę państwu i tu zwracam się może do szefów klubów, żeby wytypować po jakimś członku, żeby spotkać się z Radą Młodzieżową. Bardzo proszę, gdyby była taka możliwość. Panie przewodniczący, gdyby ktoś był chętny do spotkania, są przedstawiciele Rady Młodzieżowej i tutaj się zgłasza, zaraz zobaczę może w tym temacie pan radny Kowalczyk. Szanowni państwo, 2 kwietnia Pola Nadziei od Pucka, Gdynie, Sopot do naszego Gdańska. Serdecznie zapraszam.
13.30 koło Baszty Jacek. Bądźmy solidarni z chorymi, którzy już są na ostatniej drodze. 13.30, powtórzę, przy Baszcie Jacek, przemarsz, kolorowy przemarsz żonkilowy do fontanny Neptuna. To jest zbieranie środków, rozumiemy, tak? Tak, to jest akcja ze zbiórką pieniężną na potrzeby gdańskiego hospicjum. Tak, zamawiamy tutaj. Jakby jakieś bliższe informacje, to na pewno Andrzej Kowalczyk. Ale otrzymali Państwo także na skrzynkę mailową komunikat z biura prasowego. Dziękujemy. Jeszcze zgłasza się Pan Radny Dzik. Bardzo proszę. Ja tylko w dwóch słowach, jak co roku w Wielką Sobotę o 12:00 jest śniadanie Wielkanocy dla potrzebujących i ubogich, bezdomnych. Gdyby ktoś miał wolę, czuł wolę przybycia, bardzo proszę, o 12:00 tak Węglowy. Dziękuję. Pewnie nie tylko przybycia, ale i wsparcia, jeśli ktoś ma tam możliwości. To były takie akcje już robione, że tam były zakupowane różne, czy słodycze, czy inne rzeczy. I warto, żeby tam wesprzeć restauratorów, bo to jest ich akcja i za to im pewnie musimy dziękować. A szczególnie Piotrowi, który jest organizatorem. Szanowni Państwo, na tym wyczerpaliśmy porządek. Bardzo dziękuję. Zamykam sesję.